wspólnego słuchania zaprasza Radio Z. Wydawnictwo Supernowa. Fonopolis. Andrzej Sapkowski. Boży bojownicy. Świat, cni panowie, ostatnimi czasy wziął się nami zwiększył, a i zmalał zarazem. Śmiejecie się, że niby bzdury plotę, że jedno drugiemu przeczy. To wnet wam dowiodę, że bynajmniej. Wyjrzyjcie, waszmościowie, oknem. Cóż to widzicie z niego? Na cóż widok się roztacza? Ha? Na stodółkę odpowiecie zgodnie z prawdą i na wychodek za nią. A cóż dalej jest, spytam, tam za wychodkiem? Owóż baczcie, że jeśli spytam dziewki z piwem do nas śpieszącej, odrzeczę, że za wychodkiem jest rżysko, za rżyskiem Jachymowa zagroda, za zagrodą smolarnia, a dalej to już chyba Kozolupa mala. A zapytam karczmarza naszego, ten więcej światłym będąc doda, że to nie koniec wcale, że jest za małą Kozołupą także wielka Kozołupa, za nimi osada Kocmyrów, za Kocmyrowem Wieślazy, za Łazami Goszcz, a za Goszczem to już chyba Twardogóra będzie. Ale baczcie, że im co uczeniejszego spytam człeka, jako was dla przykładu, tym dalej od stodółki naszej, wychodka naszego i obydwu kozołów odbierzym, bo bardziej światłemu rozumowi wiadomo, że się na Twardogórze świat również nie kończy. Że dalej są Oleśnica, Brzeg, Niemodlin, Nysa, Głubczyce, Opawa, Nowy Jicin, Tręczyn, Nitra, Ostrzychom, Buda, Belgrad, Raguza, Janina, Korynt, Kreta, Aleksandria, Kair, Memfis, Ptolemais, Teby. I co? Nie rośnie świat? Nie coraz większy nam się stawa? A wżdy i to nie koniec jeszcze. Idąc za Teby w górę Nilu, który jako rzeka Gichon ze źródła w ziemskim raju wypływa, dojdziemy wszak do ziemi Etiopów, za którymi, jak wiadomo, jest Nubija pustynna, jest kraj Kusz gorący, Ofir złotodajny i cała niezmierzona Afryka terra ubi sunt leones, a dalej ocean, który całą ziemię opływa. Ale i na Oceanie Owym są przecie wyspy, jako to Kataj, Taprobane, Braginę, Oksidratę, Gnosofę i Cipangu, kędy klimat cudownie urodzajny, a klejnoty górami leżą. No, piszą o tym uczony Hugon od świętego Wiktora i Piotr Dailly, jako i imć pan Jean de Mandeville, któren własnymi oczyma cuda te oglądał. Tak tedy udowodniliśmy, że w ciągu tych paru minionych stuleci świat zwiększył się nam istotną miarą. W pewnym sensie ma się rozumieć, bo jeśli nawet materii samej światu nie przybyło, to nowych nazw przybyło mu na pewno. Jakżeż z tym, pytacie, pogodzić twierdzenie, że świat nam zmalał? A, już mówię i wywodzę. Upraszam tylko wprzód, by nie drwić i nie dogadywać, bo to, co rzeknę, to nie mojej fantazji będą produkty, ale wiedza z ksiąg zaczerpnięta. A z ksiąg drwić nie godzi się. W końcu, by powstały, ktoś okrutnie musiał się napracować. Jak wiadomo, nasz świat jest to lądus płachetek, formy niby naleśnik krągłej, środek swój Jeruzalem mający, zewsząd oceanem otoczony. Na okcydensie kraniec ziemi stanowią Kalpa i Abyla, słupy herkulesowe i cieśnina Gades między nimi. Na południu, jak to dopiero co wywiodłem, rozpościera się ocean za Afryką. Na południowym wschodzie kończą ląd stały podległa księdzu Janowi India Inferior, tudzież ziemię Goga i Magoga. W septentrionalnej światastronie ostatnim ziemiskrawkiem jest Ultima Thule. Tam zaś, ubi oriens iungitur aquiloni, leży ziemia Mogal, czyli Tartaria. Na wschodzie natomiast świat kończy się na Kaukazie, kawałek za Kijowem. Tak, a teraz dochodzimy do rzeczy sedna, znaczy się do Portugalczyków, a konkretnie do infanta Henryka książęcia Wizeu, syna króla Jana. Portugalia, skryć się tego nie da. Królestwo nie za wielkie. Infant, króla synem dopiero trzecim w kolejce, nie dziwota tedy, że ze swej siedziby w Sagres częściej i z większą nadzieją na morze, niż ku Lizbonie spoglądał. Skrzyknął do Sagres astronomów i kartografów, mądrych Żydów, żeglarzy i kapitanów, majstrów szkutników i zaczęło się. W roku pańskim 1418 dotarł kapitan João Gonçalves z Arku do wysp znanych jako Insulas Canarias, kanaryjskie. Nazwa stąd, że psów tam mnogość stwierdzono nadzwyczajną. Wnet potem, w 1420, tenże Gonsalves z Arku wraz z Trisztanem Wastejszejrą dopłynęli do wyspy ochrzczonej Maderą. W 1427 dotarły karawele Diego de Silves do wysp, które nazwano Azorami. Skąd nazwa? Diegu jeno i Bogu wiadomo. Kilka lat zaledwie temu, w 1434, opłynął kolejny Portugalczyk, Gil Anes, przylądek Bojador. A wieść niesie, że następne już szykuje przedsięwzięcia infant Don Enrique, którego już niektórzy żeglarzem El Navegador nazywać poczynają. O, iście w podziwie mam onych morze pławców i w estymie trzymam ich wielkiej. Nieustraszeni są to ludzie. Wszak horror to na ocean się zapuszczać pod żaglami. Toż tam szkwały i sztormy, skały podwodne, góry magnetyczne, morza wrzące i klejkie cięgiem. Jeśli nie wiry, to turbulencje, a jeśli nie turbulencje, to prądy. Od potworów aż się roi i pełno tam smoków wodnych, serpensów morskich, trytonów, hipokampów, syrenów, delfinów i płastuk. Roją się w morzu sangwisuke, polipi, oktopi, lokuste, kankry, pistriksi różne, et huiksi milia. A najstraszniejsze na końcu, bo tam, gdzie kończy się ocean za krawędzią, zaczyna się piekło. A tak? Czemu, myślicie, słońce zachodzące jest takie czerwone? Otóż dlatego, że przegląda się w piekielnych ogniach. Po całym oceanie rozsiane zaś są dziury. Gdy karawelą na taką dziurę niebacznie napłynąć, wprost do piekła się spada. Na łeb, na szyję, z korabiem i ze wszystkim. No, takim to widać obrazem zostało stworzone, by nie dać człeku śmiertelnemu po morzach pływać. Piekło karą dla tych, co zakazy łamią. Ale jak znam życie Portugalczyków, to nie powstrzyma, albowiem navigare necesse est, a za horyzontem są wyspy i lądy, które trzeba odkryć. Trzeba nanieść na mapy daleką Taprobanę, opisać w Roteirusz drogę do tajemniczego Cipangu, oznaczyć na portolanach Insole Fortunate wyspy szczęśliwe. Trzeba płynąć dalej, szlakiem świętego Brendana, szlakiem marzeń ku Ibrazil, ku niewiadomemu, po to, by niewiadome uczynić wiadomym i znanym. I oto kwoterat demonstrandum maleje nam i kurczy się świat. Bo jeszcze trochę, a wszystko już znajdzie się na mapach, na portolanach i w Roteirusz. I nagle wszędzie zrobi się blisko. Maleje nam świat i ubożeje jeszcze o jedno – o legendy. Im dalej żeglują portugalskie karawele, im więcej wysp odkrytych i nazwanych, tym legend robi się mniej. Co i rusz jakaś, rozwiewa się niby dym. Coraz to o kolejne marzenie jesteśmy ubożsi. A gdy umiera marzenie, ciemność wypełnia miejsce przez nie osierocone. W ciemności zaś, zwłaszcza gdy do tego jeszcze rozum uśnie, zaraz budzą się potwory. Że co? Że już ktoś to powiedział? Panie dobry, a czy jest coś takiego, czego już ktoś kiedyś nie powiedział? Ależ mi w gardle zaschło. Czy piwem pytacie nie pogardzę? Z pewnością nie. Co mówicie, pobożny bracie od świętego Dominika? Aha, że czas przestać pleść nie na temat i do opowieści powrócić. Do Rejnewana, Szaleja, Samsona i innych. Prawiście, bracie, czas. No, powracam tedy. Powracam. Rok nastał pański 1427. Pamiętacie, co przyniósł? No, a jakże? Nie da się zapomnieć, ale przypomnę, wiosną wówczas, w marcu bodajże, na pewno przed Wielkanocą, ogłosił papież Marcin V bullę Salvatoris Omnium, w której konieczność kolejnej krucjaty przeciw Czechom kacerzom proklamował. W miejsce Jordana Orsiniego, który leciwy był i haniebnie nieudolny, obwołał papa Marcin kardynałem i legatem a latere Henryka Beauforta, biskupa Winchesteru, brata przyrodniego króla Anglii. Beaufort aktywnie bardzo sprawy się ujął, a jakże, wnet krucjatę postanowiono, która mieczem i ogniem husyckich apostatów pokarać miała. Wyprawę pieczołowicie przygotowano, pieniądze, rzecz w wojnie pierwszorzędną, skrzętnie zgromadzono. Tym razem dziw nad dziwy nikt grosiwa tego nie rozkradł. Jedni kronikarze mniemają, że krzyżowcy zrobili się uczciwsi, inni, że po prostu pilnowano lepiej. Wodzem głównym krucjaty obwołał Sejm Frankfurcki Ottona von Ziegenhaina, arcybiskupa Trewiru. Wezwano kogo się dało pod broń i krzyżowe znaki i wnet stanęły w gotowości armie. Stawił się z wojskiem Fryderyk Hohenzollern starszy, elektor brandenburski, stanęły pod bronią Bawary pod księciem Henrykiem Bogatym, stanął feldgraf Jan z Neumarktu i brat jego feldgraf Otto z Mosbachu. Przybył na punkt zborny małoletni Fryderyk Wettyn, syn złożonego niemocą Fryderyka Walecznego, elektora Saksonii. Przybyli każdy z hufem silnym Raban von Helmstedt, biskup Speyeru, Anselm von Nenningen, biskup Augsburga, Fryderyk von Aufsen, biskup Bambergu, Jan von Brunn, biskup Würzburga, Depold de Rougemont, arcybiskup Besançon. Przybyli zbrojni ze Szwabii, Hesji, Turyngii i z północnych miast Hanzy. Krucjata ruszyła z początkiem lipca, w tygodniu po Piotrze i Pawle, przeszła granicę i pociągnęła w głąb Czech drogę swą trupami i pożarami znacząc. W środę przed Jakubem krzyżowcy, wzmocnieni siłami katolickiego czeskiego Landfrydu, stanęli pod Strzybrem, na którym siedział husycki pan Przybik de Klenowy i gród oblegli z ciężkich bombard, bardzo przykro go ostrzeliwując. Pan Przybik trzymał się jednak dzielnie i poddawać nie myślał. Oblężenie trwało, czas uciekał. Nie cierpliwił się kurfürst brandenburski Fryderyk. Toż to krucjata, wołał. Radził bez zwłoki iść dalej, atakować Pragę. Praga, wołał, to kaput regni. Kto ma Pragę, ten ma Czechy. Gorące, skwarne było lato roku 1427. A co pytacie na to? Boży bojownicy. Co Praga pytać? Praga. Praga śmierdziała krwią. Rozdział 1, w którym Praga śmierdzi krwią. Rejnewan jest śledzony, a potem kolejno. Nudzi rutyną, wspomina, tęskni, świętuje, walczy o życie i tonie w pierzynie. A w tle historia Europy fika kozły, wywija chołupce i piszczy na zakrętach. Praga śmierdziała krwią. Rejnewan obwąchał oba rękawy kubraka. Dopiero co opuścił był szpital. W szpitalu zaś, jak to w szpitalu, wszystkim bez mała puszczano krew i regularnie cięto wrzody. A i amputacje odbywały się z częstotliwością godną lepszej sprawy. Odzienie mogło przesiąknąć odorem, nie byłoby w tym absolutnie żadnej sensacji. Ale kubrak wydzielał tylko woń kubraka, żadnej innej. Uniósł głowę, powęszył. Od północy z lewego brzegu Wełtawy dolatywał zapach chwastów i badyli palonych w sadach i winnicach. Od rzeki niosło nadto mułem i padliną. Panowały upały, woda opadła mocno, odsłonięte brzegi i wyschnięte łachy od dłuższego już czasu dostarczały miastu niezapomnianych wrażeń zapachowych. Ale tym razem to nie muł śmierdział. Rejnewan był tego pewien. Lekki, a zmienny wiaterek zawiewał niekiedy od wschodu, od strony bramy Pożyckiej, od Witkowa, a ziemia pod Witkowskim Wzgórzem mogła i owszem wydzielać zapach krwi, bo też i niemało w nią wsiąkło. To chyba jednak niemożliwe. Rejnewan poprawił na ramieniu rzemień torby i raźnym krokiem ruszył w dół uliczki. To niemożliwe, by z Witkowa czuć było krew. Po pierwsze, to dość daleko. Po drugie, bitwa miała miejsce latem roku 1420. Przed 7 laty. 7 długimi laty. Minął energicznie maszerując kościół Świętego Krzyża, a smród krwi nie rozwiał się, wręcz przeciwnie. Nasilił, bo nagle dla odmiany powiało od zachodu. Pomyślał, patrząc w stronę niedalekiego getta. Kamień to nie ziemia. Stare cegły i tynki pamiętają wiele. Wiele potrafi w nich przetrwać. Co wchłoną, to śmierdzi długo. A tam, pod synagogą, w uliczkach i domach krew lała się jeszcze obficiej niż ta na Witkowie. I w czasach nieco mniej odległych, w roku 1422, podczas krwawego pogromu, w czas zamieszek, jakie wybuchły w Pradze po egzekucji Jana Żeliwskiego, rozwścieczony ścięciem swego lubianego trybuna lud Pragi powstał, by mścić, by palić i zabijać. Najmocniej jak zwykle oberwało się przy tym dzielnicy żydowskiej. Żydzi ze zgładzeniem Żeliwskiego nie mieli absolutnie nic wspólnego i winy za jego los nie ponosili w najmniejszym nawet stopniu. Ale komu to przeszkadzało? Rejnewan za świętokrzyskim cmentarzem skręcił, przeszedł obok szpitala, wyszedł na stary targ węglowy, przeciął placyk i zagłębił się w bramy i ciasne zaułki wiodące ku Długiej Trzydzie. Zapach krwi ulotnił się, zginął w morzu innych zapachów. Bramy i zaułki śmierdziały bowiem wszystkim, co tylko można było sobie wyobrazić. Długa Trzyda powitała go natomiast dominującym i oszałamiającym wręcz zapachem pieczywa. W piekarskich kramach, na ladach i ławach złociły się, jak okiem sięgnąć, pyszniły i pachniały słynne praskie wypieki. Choć w hospicjum śniadał i głodu nie czuł, nie opanował się. W pierwszej z brzegu piekarni kupił 2 świeżutkie bułki. Bułki, zwane tu caltami, miały kształt tak sugestywnie erotyczny, że przez dłuższy czas Rejnewan wędrował Długą Trzydą jak we śnie, obijając się o kramy, pogrążony w gorących jak pustynny wicher myślach o Nikoletcie, o Katarzynie Biberstein. Wśród przechodniów, na których wpadał i których potrącał zamyślony, było kilka nader atrakcyjnych prażanek w różnym wieku. Nie zauważał. Przepraszał w roztargnieniu i szedł dalej, na przemian gryząc caltę i wpatrując się w nią jak urzeczony. Rynek staromiejski oprzytomnił go smrodem krwi, pomyślał Rejnewan, kończąc caltę. Tutaj to może i nic dziwnego. Dla tych akurat bruków krew to nie nowina. Jana Żeliwskiego i 9 jego towarzyszy ścięto wszak właśnie tu, na staromiejskim ratuszu, zwabiwszy ich tam w ów marcowy poniedziałek. Gdy po zdradzieckiej kaźni myto ratuszowe posadzki, czerwona piana lała się spod wrót strugami, ściekając podobno aż pod stojący pośrodku rynku pręgierz i tworząc tam ogromną kałużę. A krótko później, gdy wieść o śmierci trybuna wywołała w Pradze wybuch gniewu i żądzę zemsty, krew popłynęła wszystkimi okolicznymi rynsztokami. W kierunku Matki Bożej przed Tynem szli ludzie, tłoczyli się w prowadzącym ku wrotom świątyni pod sklepiu. Rokycana będzie kazał, pomyślał Rejnewan. Warto by posłuchać, pomyślał. Co Jan Rokycana ma do powiedzenia? Słuchanie kazań Jana Rokycany zawsze popłacało. Zawsze, zwłaszcza zaś teraz. W czasach, gdy tak zwany bieg wydarzeń dostarczał tematów do kazań w zastraszającym wręcz tempie. Było o czym kazać. I warto było słuchać. Nie ma czasu. Uświadomił sobie. Są pilniejsze sprawy, pomyślał. I jest problem, polegający na tym, że jestem śledzony. W tym, że go śledzą, Rejnewan połapał się już dawno. Zaraz po wyjściu z hospicjum przy Świętym Krzyżu. Śledzący byli bardzo sprytni, nie rzucali się w oczy, kryli bardzo zręcznie. Ale Rejnewan połapał się, bo nie był to pierwszy raz. Wiedział w zasadzie, kim byli śledzący i z czyjego rozkazu działali. Nie miało to jednak większego znaczenia. Musiał ich zgubić. Miał nawet plan. Wszedł na ludny, gwarny i śmierdzący targ bydlęcych. Wmieszał się w tłum idący w stronę Wełtawy i Kamiennego Mostu. Chciał zniknąć, a na moście, w wąskim gardle, ciasnym przesmyku łączącym Stare Miasto z Małą Straną i Hradczanami, w zgiełku i ciżbie, były duże szanse na zniknięcie. Rejnewan kluczył w ścisku, potrącając przechodniów i zarabiając na obelgi. Rejnmar! Jeden z potrąconych, miast jak inni poczęstować skurwysynem, powitał go imieniem od chrztu. Dla Boga, ty tutaj? Ja tutaj. Posłuchaj, Radimie. Chryste, co tu tak cuchnie? To! Radim Twardik, niski i niezbyt młody mężczyzna, wskazał na wiadro, które taszczył. To glina i szlam z brzegu rzeki. Potrzebny mi, no, wiesz do czego. Wiem. Rejnewan rozejrzał się niespokojnie. A jakże? Radim Twardik był, jak wiedzieli wszyscy wtajemniczeni, czarnoksiężnikiem. Radim Twardik był też, jak wiedzieli niektórzy wtajemniczeni, opętany ideą stworzenia sztucznego człowieka. Golema. Wszyscy, nawet mało wtajemniczeni, wiedzieli, że jedynego jak do tej pory golema udało się w bardzo dawnych czasach stworzyć pewnemu praskiemu rabinowi, w zachowanych dokumentach nazywanego przekręconym zapewne imieniem Bar Halewi, dawnemu Żydowinowi, jak chciało podanie, za surowiec do wytworzenia golema posłużyły glina, szlam i muł pobrane z dna Wełtawy. Twardik jako jedyny prezentował jednak pogląd, że rolę czynnika sprawczego odegrały tu nie ceremonie i zaklęcia znane zresztą, lecz określona koniunkcja astrologiczna mająca wpływ na przedmiotowy szlam i daną glinę, na ich właściwości magiczne. Nie mając wszelakoż pojęcia, o jaki konkretnie układ planet iść by mogło, Twardik działał metodą prób i błędów. Pobierał glinę tak często, jak zdołał, w nadziei, że kiedyś wreszcie trafi na tę właściwą. Pobierał też z różnych miejsc. Dziś jednak przesadził. Wnosząc ze smrodu, pobrał wprost spod jakiegoś sracza. Nie w pracy, Rejnmarze? Spytał, wycierając czoło wierzchem dłoni. Nie w szpitalu? Wziąłem wolne. Nie było nic do roboty. Spokojny dzień. Daj Bóg. Magik postawił wiadro. By nie ostatni w tej podobie, bo też czas taki. Wszyscy w Pradze wiedzieli, w czym rzecz, o jaki czas szło, ale wolano o tym nie gadać. Ucinano zdanie. Ucinanie zdania zrobiło się nagle powszechne i modne. Zwyczaj nakazywał w odpowiedzi na takie urwanie zrobić mądrą minę, westchnąć i znacząco pokiwać głową. Ale Rejnewan nie miał na to czasu. Idź swoją drogą, Radimie, rzekł, rozejrzawszy się. Nie mogę tu stać. Lepiej, żebyś i ty nie stał. Śledzą mnie. Dlatego nie mogę iść na sukiennicko. Śledzą! Powtórzył Radim Twardik. Ci co zwykle? Zapewne. Bywaj. Zaczekaj! Na co niby? Nie jest rozumnie usiłować gubić ogon. Że jak? dla śledzących, wyjaśnił nad podziw przytomnie Czech. Próby gubienia ogona to jawny znak, że śledzony ma nieczyste sumienie i coś do ukrycia. Na złodzieju czapka gore. Że nie idziesz na Sukiennicką, to mądrze, ale nie klucz, nie zmykaj, nie kryj się, rób to, co robisz zwykle, wykonuj poprzednie zajęcia. Znudź śledzących nudną, powszechną rutyną. Dla przykładu? W gardle mi zaschło od kopania szlamu. Chodź pod raka, napijemy się piwa. Jestem śledzony. Nie boisz się... Czego? Czarownik podniósł swój kubeł. Czego mam się bać? Rejnewan westchnął. Prascy magicy nie pierwszy raz go zaskakiwali. Nie wiedział, czy to godna podziwu zimna krew, czy też zwykły brak wyobraźni. Ale niektórzy lokalni czarodzieje często wydawali się zupełnie nie przejmować faktem, że dla parających się czarną magią husyci potrafili być groźniejsi od inkwizycji. Maleficjum, czarownictwo, wymienione było wśród śmiertelnych grzechów, które 4. artykuł praski nakazywał karać śmiercią. Gdy szło o artykuły praskie, z husytami nie było żartów. Mający się za umiarkowanych kalikstyni z Pragi wcale nie ustępowali w tej materii taboryckim radykałom i fanatykom sierotkom. Złapanego czarownika wsadzano do beczki i w beczce palono na stosie. Zawrócili w stronę rynku, przeszli Nożowniczą, potem ulicą Złotników, potem Swatoilską. Szli wolno. Twrdzik zatrzymał się przy kilku kramach, wymienił ze znajomymi kramarzami kilka plotek. Standardowo kilkakroć urwano zdanie po teraz, gdy czas taki... Kilkakroć skwitowano urwanie mądrą miną, westchnieniem i znaczącym kiwaniem głową. Rejnewan rozglądał się, ale śledzących nie dostrzegał. Kryli się zbyt dobrze. Nie wiedział, czego doznawali. Jego samego jednak nudna rutyna zaczynała nudzić już wręcz dojmująco. Szczęściem wkrótce, skręciwszy ze Swatoilskiej w podwórze i bramę, wyszli wprost na kamienicę pod Czerwonym Rakiem i na karczemkę, którą karczmarz bez cienia inwencji nazwał tak samo. Hej, patrzcie ino! Toż to Rejnewan! Za stołem, na ustawionej za filarami przyziemia ławie, siedzieli 4 mężczyźni. Wszyscy byli wąsaci, barczyści, odziani w rycerskie lętnery. 2 Rejnewan znał, wiedział więc, że byli to Polacy. Gdyby nie wiedział, też by odgadł. Jak wszyscy Polacy za granicą, w obcym kraju, również ci zachowywali się hałaśliwie, arogancko i demonstracyjnie chamsko, co w ich własnym mniemaniu miało podkreślać status i wysoką pozycję społeczną. Zabawnym było, że od Wielkanocy status Polaków w Pradze był niziutki, a ich pozycja jeszcze niższa. Pochwalony! Witaj, cne skulapie nasz! Przywitał ich jeden z Polaków, znany Rejnewanowi Adam Wejdnar Herburawicz. Siednijcie se obaj. Zapraszamy i ugaszczamy. A co ty jego zapraszasz tak ochoczo? Wykrzywił się z udawanym obrzydzeniem drugi Polak, również Wielkopolanin i również nieobcy Rejnewanowi Mikołaj Żyrowski Herbu Czewoja. Nadal masz grosza albo co? Kromie tego zielarz przecie utrędowatych się zatrudnia. Leprą nas zakazić gotów. Albo i czym gorszy. Nie pracuję już w leprozorium, wyjaśnił Rejnewan cierpliwie, bo nie pierwszy raz. Leczę teraz w hospicjum Bohusławów, tu na Starym Mieście, przy kościółku świętych Szymona i Judy. Dobra. Machnął ręką Żyrowski, który wszystko to wiedział. Czego się napijecie? Aha, zaraza, wybaczcie, poznajomcie się. Pasowani panowie, Jan Kuropatwa z Łańcuchowa herbu Szereniawa i Jerzy Skirmund herbodrowąż. Przepraszam, ale co tu tak kurwa śmierdzi? Szlam z wełdawy. Rejnewan i Radim Twrdzik pili piwo. Polacy pili rakuskie wino i jedli duszoną baraninę, zagryzając chlebem. Gadali przy tym demonstracyjnie głośno po polsku, opowiadając sobie różne facecje i każdą z osobna kwitując gromkim rechotem. Przechodnie odwracali głowy, klęli pod nosem, czasem spluwali. Od Wielkanocy, dokładniej od Wielkiego Czwartku, opinia o Polakach nie była wśród Czechów najlepsza, a ich pozycja w Pradze nie najwyższa i wykazywała tendencję spadkową. Z Zygmuntem Korybutowiczem, dla skrótu zwanym Korybutem, synowcem Jagieły, kandydatem na czeskiego króla, przyjechało do Pragi za pierwszym razem jakieś 5000, za drugim jakieś 500 polskich rycerzy. W Korybucie wielu upatrywało nadzieję i ratunek dla husyckich Czech, a Polacy odważnie bili się za kielich i prawo Boże, nie żałowali krwi pod Karlsztajnem, pod Igławą, pod Recem i pod Usti. Mimo tego nie lubili ich nawet czescy towarzysze broni. Czy można było lubić typków, którzy parskali, słysząc, że ich czescy towarzysze broni noszą nazwiska Picek ze Psikous czy Sadlo ze Stare Kobzi, którzy dzikim śmiechem reagowali na miana takie jak cwok z Chalupy czy Dołpa z Zasady? Zdrada Korybuta, rzecz jasna, zaszkodziła sprawie polskiej bardzo poważnie. Nadzieja Czech zawiodła o to na całej linii. Husycki król Inspe skumał się z katolickimi panami, zdradził sprawę komunii sub utraque specie, złamał zaprzysiężone 4 artykuły. Spisek wykryto i rozbito. Zamiast na czeski tron synowiec Jagieły trafił do więzienia, a na Polaków zaczęto patrzeć wręcz wrogo. Część z nich natychmiast opuściła Czechy. Część została jednak, niby pokazując tym dezaprobatę dla zdrady Korybuta, niby opowiadając się za kielichem, niby deklarując gotowość do dalszej walki za kalikstyńską sprawę. I co? Nadal ich nie lubiano. Podejrzewano, nie bez podstaw, że Polakom kalikstyńska sprawa malowniczo zwisa. Twierdzono, że zostali, bo primo, wracać nie mieli dokąd i do czego. Do Czech pociągnęli już jako ścigani przez sądy i sekwestry utracjusze. Teraz na domiar ciążyły na nich wszystkich, z Korybutem włącznie, klątwy i infamie. Że sekundo, wojując w Czechach, liczą wyłącznie na obłowienie się, na zdobycie łupu i majątku. Że tercjo nie wojują, bo korzystając z nieobecności wojujących Czechów, pieprzą ich żony. Wszystkie te twierdzenia były prawdziwe. Słysząc język polski, przechodzący Prażanin splunął na ziemię. Tfu, oj, nie lubią czegoś, nas oni nie lubią. Zauważył, zaciągając śmiesznie, Jerzy Skirmund, herbu Odrowąż. Czemu to od dziwności? A pies z nimi tańcował. Żyrowski wypiął w stronę ulicy pierś ozdobioną srebrnymi podkowami czewoi. Jak każdy Polak wyznawał bezsensowny pogląd, że jako herbowy, choć totalny gołodupiec, równy jest w Czechach Rożmberkom, Kolowratom, Sternberkom i wszystkim innym możnym rodom razem wziętym. A może i tańcował? Zgodził się Skirmund. No tak i dziwność, kochanieńki. Dziwi tych ludzi. Radin Twrdik miał głos spokojny, ale Rejnewand znał go zbyt dobrze. Dziwi ludzi widok rycerskich i bojowych panów weselących się niefrasobliwie za karczemnym stołem w tych dniach, teraz gdy czas taki... Urwał zgodnie ze zwyczajem. Ale Polacy nie mieli zwyczaju przestrzegać zwyczajów. Gdy czas taki... Zarechotał Żyrowski. Że idą na was krzyżowcy, że idą z wielką potencją, że niosą miecz i ogień, że ziemię i wodę za sobą zostawią, że tylko patrzeć jak... Cichaj! Przerwał mu Adam Wejdnar. Wam zaś, panie Czechu, tak odpowiem. Nietrafiona waści reprymenda. Bo na Nowym Mieście, i owszem, pustało teraz, wyludniło się, bo gdy nastały jakieś się, to powiedzieć raczyli te dni, nowomiejscy kupą pociągnęli za Prokopem Gołym na kraju obronę. Wtedy gdyby mi jaki nowomiejski przymawiał, to bym zmilczał, ale stąd, ze Starego Miasta, nie poszedł zgoła nikt. Przyganiał tedy kocioł garnkowi. Od co? Potęga. Powtórzył Żyrowski. Idzie od zachodu, cała Europa. Nie ostać się wam tym razem. Będzie wam koniec. Przyszła na was kryska. Na nas. Powtórzył z przekąsem Rejnewan. A na was nie? Na nas też. odrzekł ponuro Wejdnar, gestem uciszając Żyrowskiego. Na nas też, niestety. Kiepskośmy. Wychodzi, stronę w tym konflikcie wybrali. Było słuchać, co gadał biskup Łaskarz. Ano? Westchnął Jan Kuropatwa. Było im nie słuchać Zbyszka Oleśnickiego. Ani nie tkwimy tu jak bydło w rzeźni, a rzeźnika tylko patrzeć. Zmierza ku nam, przypominam panom, wyprawa krzyżowa, jakiej świat nie widział. 80-tysięczna armia, kurfirsty, hercogi, falcgrafy, bawarczyki, sasy. Naród zbrojny ze Szwabii, z Turyngii, z miast Hanzy. Do tego cały pilzneński landfryt, ba, nawet zamorskie jakieś cudaki. Przeszli granicę początkiem lipca. Oblegli Strzybro, które wnet padnie, może już padło. A jak daleko ze Strzybra do nas? Z okładem 1020, to sobie skalkulujcie. Do 5 dni tu będą. Dziś mamy poniedziałek, w piątek, wspomnicie me słowa, zobaczymy ich krzyże pod Pragą. Nie powstrzyma ich Prokop. Pobiją go w polu. Nie dostoi im. Zbyt liczni. Madianici i Amalekici, gdy najechali Gilead, rzekł Radim Twrdzik, byli liczni jak szarańcza. Wielbłądów ich było jak piasku nad brzegiem morskim. A Gedeon na czele 300 zaledwie wojów pobił ich i rozpędził, bo walczył w imię Pana Zastępów, z jego imieniem na ustach. Tak, tak, a jakże, Szewczyk z Kuba pokonał wawelskiego smoka. O, nie mieszajcie, miłościwy, bajek z rzeczywistością. Doświadczenie uczy, dodał z kwaśnym uśmiechem Wejdnar, że Pan, jeśli w ogóle staje, to raczej po stronie silniejszych zastępów. Nie powstrzyma krzyżowców Prokop. Powtórzył w zamyśleniu Żyrowski. Tym razem, panie Czechu, nawet sam Żiszka by was nie ocalił. Nie ma Prokop szans. Parsknął Kuropatwa. O każdy zakład idę. Za wielka ciągnie siła. Są z krucjatą rycerze z Jorgenschildu, zakonu tarczy świętego Jerzego, kwiat europejskiego rycerstwa. A legat papieski wiedzie ponad setki łuczników angielskich. Słyszałeś, Czechu, o angielskich łucznikach? Mają łuki długie na chłopa. Biją z nich na 500 kroków. Z takiegoż dystansu dziurawią blachy. Przeszywają kolczugi niby lniane koszule. Taki łucznik zdoła... A zdoła... Przerwał spokojnie Twrdzik. Taki łucznik ustać na nogach, gdy weźmie po łbie cepem? Przychodzili tu do nas już... różni zdolni, przychodził wszelakiej maści kwiat rycerstwa, ale jak do tej pory nie zdarzył się nikt, czyj łeb by się czeskiemu cepowi oparł. Nie pójdziecie to taki zakład, panie Polak? Ja, baczcie, twierdzę, że gdy dostanie zamorski Angielczyk cepem w ciemię, to już nie napnie po raz wtóry zamorski Angielczyk cięci wy. Bo będzie zamorski Angielczyk z zamorskim nieboszczykiem. Pokaże się co innego. Wygrana przy was. O co się założymy? Czapkami was nakryją. O, już próbowali, zauważył Rejnewan. Rok temu, w niedzielę po świętym Wicie, pod Usti. Przecież byłeś pod Usti, panie Adamie. Fakt, przyznał Wielkopolanin. Byłem. Wszyscy byliśmy. I ty tam byłeś, Rejnewan. Nie zapomniałeś? Nie, nie zapomniałem. Słońce prażyło potwornie. Z nieba lał się żar. Nie było nic widać. Wzbita kopytami koni atakującego rycerstwa chmura kurzu zmieszała się z gęstym prochowym dymem, jaki po salwie okrył cały zewnętrzny kwadrat Wagenburga. Nad ryk walczących i kwik koni wzbił się nagle trzask łamanego drewna i krzyki triumfu. Rejnewan zobaczył, jak z dymu sypnęli się uciekający. Przedarli się. Westchnął głośno Dziwisz Bożek z Miletinka. Rozerwali wozy. Chynek z Kolsztejna zaklął. Rochacz z Dubę usiłował opanować pochlapującego konia. Prokop Goły miał twarz jak z kamienia. Zygmunt Korybutowicz był bardzo blady. Z dymu runęła z wrzaskiem pancerna jazda. Żelazni panowie dopadli uciekających husytów, obalali koni, rąbali i siekli tych, którzy nie zdołali schronić się za wewnętrzny czworobok wozów. W wyłom walili następni ciężko zbrojni, tłumem. I w ten zbity i stłoczony w wyłomie tłum prosto w pyski koni, prosto w twarze jeźdźców bluznęły nagle ogniem i ołowiem hufnice i taraśnice. Zagrzechotały hakownice, huknęły piszczały, gęstą ulewą sypnęły się bełty z kurz. Runęli jeźdźcy z siodeł, runęły konie, runęli ludzie wraz z koni, jazda skotłowała się i skłębiła, w kłębowisko poszła druga salwa z jeszcze bardziej morderczym efektem. Do spowitych dymem wozu wewnętrznego czworoboku dopadli tylko nieliczni pancerni. Tych od razu załatwiono halabardami i cepami. Zaraz po tym Czesi z dzikim wrzaskiem wypadli z zawozów gwałtownym kontratakiem, zaskakując Niemców i w okamgnieniu wytłaczając ich poza wyłom. Wyłom natychmiast zatarasowano wozami, wozy obsadzono kusznikami i cepnikami. Zagrzmiały znowu hufnice, zadymiły lufy hakownic. Zalśniła oślepiającym złotym refleksem wzniesiona nad wozowym szańcem monstrancja. Błysnął bielą sztandar z kielichem. Huczał, potężniał i triumfalnie niósł się ponad Wagenburgiem. Kurz opadał za cofającą się pancerną jazdą. Rochacz z Dubę, już wiedząc, obrócił się ku czekającym w szyku konnym husytom, uniósł buzdygan. To samo uczynił po chwili w stronę jazdy polskiej Dobko Puchała. Konnych Morawian postawił w gotowość gest Jana Towaczowskiego. Hynek z Holsztejna zatrzasnął zasłonę hełmu. Z pola słychać było krzyki saskich dowódców nawołujących pancernych do kolejnej szarży na wozy, ale pancerni cofali się, zawracali konie. Prokop Goły odetchnął, uniósł głowy. Teraz... Sapnął ciężko. Teraz to ich dupy są już nasze. Rejnewan porzucił towarzystwo Polaków i Radima Twrdika dość niespodziewanie. Po prostu nagle wstał, pożegnał się i odszedł. Krótkim, znaczącym spojrzeniem zasygnalizował Twrdikowi powód swego zachowania. Czarownik mrugnął, zrozumiał. Okolica znowu zaśmierdziała krwią. Pomyślał Rejnewan. Pewnie zalatuje od niedalekich jatek, od kojców, od frymarku mięsnego, ale może nie. Może to inna krew. Może ta, która spieniła okoliczne rynsztoki we wrześniu 1422, kiedy to uliczka Żelazna i zaułki wokół niej stały się widownią bratobójczych walk, gdy antagonizm między Starym Miastem a Taborem po raz kolejny zaowocował konfliktem zbrojnym. Dużo polało się wtedy na żelaznej, czeskiej krwi. Dość dużo, by wciąż śmierdzieć. Właśnie ten smród krwi wzmógł jego czujność. Śledzących nie dostrzegł, nie zauważał niczego podejrzanego. Żaden z wędrujących po uliczkach Czechów na szpicla nie wyglądał. Pomimo to Rejnewan nieustannie czuł czyjś wzrok na karku. Śledzący go wychodziło nudną rutyną, jeszcze się nie znudzili. Dobra, pomyślał. Dobra, hultaje. Zafunduję wam tej rutyny więcej. Tyle, że się pożygacie. Poszedł koźną, ciasną od białoskórniczych warsztatów i kramów. Kilka razy zatrzymał się, udając zainteresowanie towarem. Oglądał się ukradkiem. Nie dostrzegał nikogo wyglądającego na szpicla. Ale wiedział, że gdzieś tam byli. Nie dochodząc do kościoła Świętego Gawła, skręcił, wszedł w zaułek. Zmierzał ku Karolinum, swej macierzystej uczelni. W ramach rutyny właśnie tam się kierował w zamiarze przysłuchania się jakiejś dyspucie. Lubił chodzić na uniwersyteckie dysputy i quodlibety. Po tym zaś jak w niedzielę Quasimodo Geniti, pierwszą po Wielkanocy roku 1426, przyjął komunię pod obojgą postacią, przychodził do lektorium ordinarium regularnie. Jako prawdziwy neofita chciał jak najdogłębniej poznać tajniki i zawiłości swej nowej religii, a te jakoś najłatwiej trafiały do niego podczas dogmatycznych sporów, które regularnie wiedli przedstawiciele skrzydła umiarkowanego i konserwatywnego, zgrupowanego wokół mistrza Jana z Przybramu, z przedstawicielami skrzydła radykalnego, czyli ludźmi z kręgu Jana Rokycany i Petera Payna, Anglika, Lollarda i Wiklefisty. Prawdziwego ognia nabierały jednak te dysputy, na które przybywali autentyczni radykałowie, ci z Nowego Miasta. Wtedy dopiero prawdziwego ognia nabierały jednak te dysputy, na które przybywali autentyczni radykałowie, ci z Nowego Miasta. Wtedy dopiero robiło się wesoło. Rejneman był świadkiem, jak broniącego jakiegoś wiklefickiego dogmatu Payna nazwano skurwenym Englishem i obrzucono burakami. Jak staruszkowi Krystianowi z Prahatic, dostojnemu rektorowi uniwersytetu, grożono utopieniem w Wełtawie. Jak ciśnięto zdechłym kotem w siwiutkiego Piotra z Mladonowic. Zgromadzona publika regularnie prała się po mordach, nosy rozkwaszano i zęby wybijano sobie też na zewnątrz, przed Karolinum, na frymarku mięsnym. Od tamtych czasów trochę się jednak zmieniło. Jana z Przybramu i ludzi z jego otoczenia zdemaskowano jako zamieszanych w spisek korybuta i ukarano wygnaniem z Pragi. Jako że jednak natura próżni nie znosi, dysputy odbywały się nadal. Ale od Wielkanocy za umiarkowanych i konserwatystów nagle zaczęli robić Rokycana i Pejn. Nowomiejscy po staremu robili za radykałów, cholernych radykałów. Na dysputach nadal bito się, rzucano brzydkimi słowami i kotami. Panie. Obrócił się. Stojący za nim niski osobnik był cały szary. Szarą miał fizjonomię, szary kubrak, szarą kapucę, szare gacie. W całej jego osobie jedyny żywszy akcent stanowiła nowiutka, wytoczona z jasnego drewna pałka. Obejrzał się, słysząc szmer za plecami. Zagradzający mu wyjście z zaułka drugi typek też niósł pałkę. Był odrobinę tylko wyższy i odrobinę tylko bardziej kolorowy. Za to gębę miał zakazaną dużo bardziej. Idziemy, panie. Powtórzył, nie podnosząc oczu, szary. A dokąd to? I po co? Nie stawiajcie, panie, oporu. A kto wam kazał? Jegomość pan Neplach. Idziemy. Iść, jak się okazało, przyszło całkiem niedaleko. Do jednej z kamieniczek w południowej pierzei staromiejskiego rynku. Rejnewan nie orientował się dokładnie której. Szpicle wprowadzili go od tyłu, ciemnymi i śmierdzącymi, pleśniejącymi jęczmieniem przyziemiami, podwórzami, sieniami, schodami. Wnętrze mieszkalne było dość bogate. Jak większość domostw w tej okolicy, to także zostało przejęte po zamożnych Niemcach zbiegłych z Pragi po roku 1420. Boguchwal Neplach, zwany Flutkiem, czekał na niego w świetlicy. Pod jasną, belkowaną powałą. O jedną z belek zaczepiony był powróz. Na powrozie wisiał wisielec. Czubkami eleganckich ciżem sięgał podłogi. Niemal. Brakowało ze 2 cali. Nie bawiąc się w powitania ani inne drobnomieszczańskie przeżytki, niemal nie zaszczycając Rejnewana spojrzeniem, Flutek wskazał wisielca palcem. Rejnewan wiedział, o co chodzi. Nie. Przełknął ślinę. To nie ten, chyba. Raczej nie. Przyjrzyj się dobrze. Rejnewan przyjrzał się już na tyle dobrze, by mieć pewność, że wyrżnięty w napuchłą szyję sznur, wykrzywiona twarz, wybałuszone oczy i wywalony czarny język przypomną mu się w trakcie kilku przyszłych posiłków. Nie. Nie ten. Zresztą, czy ja wiem, tamtego widziałem od tyłu. Neplach strzelił palcami. Przytomni w świetlicy pachołcy obrócili wisielca plecami do Rejnewana. Tamten siedział. Był w płaszczu. Neplach strzelił palcami. Za małą chwilę odcięty ze stryczka trup okryty płaszczem siedział w karle, w pozie dość makabrycznej z uwagi na rigor mortis. Nie. Pokręcił głową Rejnewan. Raczej nie, tamtego... Po głosie poznałbym na pewno. Żałuję. Głos Flutka był zimny jak lutowy wicher. Ale nie da się tego zrobić. Gdyby on mógł dobyć głosu, ty nie byłbyś mi w ogóle potrzebny. Nurze, zabrać to ścierwo! Rozkaz wykonano błyskawicznie. Rozkazy Flutka zawsze wykonywano błyskawicznie. Ochuchwal Neplach, przezwiskiem Flutek, był szefem wywiadu i kontrwywiadu taboru. Podlegał bezpośrednio Prokopowi Gołemu, a gdy jeszcze żył Żiżka, bezpośrednio Żiżce. Siadaj, Rejnewan. Nie mam czasu. Siadaj, Rejnewan. Kim był ten... Wisielec? Nie ma to w tej chwili żadnego znaczenia. Był zdrajcą? Katolickim szpiegiem? Był, jak rozumiem, winny. He? Pytam, czy był winny. Idzie ci... Flutek spojrzał nieładnie. O eschatologię? O sprawy ostateczne? Jeśli tak, to mogę jedynie powołać się na kredo nicejskie. Ukrzyżowan pod Ponskim Piłatem Jezus umarł, ale z martwych wstał i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych. Każdy będzie sądzony za swe myśli oraz czyny. I w ten czas ustali się, kto jest winny, a kto nie. Ustali się, to, że się tak wyrażę, ostatecznie. Rejnewan westchnął i pokręcił głową. Sam był sobie winien, znał Flutka. Mógł nie pytać. Nieważne jest zatem... Flutek wskazał głową belkę i ucięty stryczek. Kim on był? Ważne, że zdążył się powiesić, gdy wyłamywaliśmy drzwi. Że nie zdołam zmusić go do mówienia, a ty go nie zidentyfikowałeś. Twierdzisz, że to nie ten. Nie ten, którego jakoby podsłuchałeś, gdy spiskował na Śląsku z biskupem wrocławskim, prawda? Prawda. Flutek zmierzył go paskudnym spojrzeniem. Oczy Flutka, czarne jak u kuny, celujące wzdłuż drugiego nosa niczym otwory luf dwóch hakownic, zdolne były do bardzo paskudnych spojrzeń. Bywało, że w czarnych oczach Flutka pojawiały się dwa małe złote diabełki, które nagle, jak na komendę, jednocześnie fikały kozła. Rejnewan widział już coś takiego. Coś takiego było zwykle zapowiedzią rzeczy bardzo nieprzyjemnych. A ja myślę... Powiedział Flutek. Że nieprawda. Ja myślę, że łżesz. Od początku łgałeś, Rejnewan. Skąd Flutek wziął się u Żiżki? Nikt nie wiedział. Plotki, ma się rozumieć, krążyły. Według jednych Bohuchwal Neplach, prawdziwe miano Jehoram ben Yitzhak, był Żydem, uczniem szkoły rabinackiej, którego od tak dla kaprysu husyci oszczędzili podczas rzezi getta w Chomutowie w marcu roku 1421. Według innych naprawdę nazywał się nie Bohuchwal, lecz Gottlob i był Niemcem, kupcem z Pilzna. Według jeszcze innych był mnichem, dominikaninem, którego Żiżka z niewiadomych powodów osobiście ocalił z masakry księży i zakonników w Beruniu. Jeszcze inni twierdzili, że był Flutek czasławskim proboszczem, który w porę wyczuł koniunkturę, przystał do husytów i z neofickim zapałem właził Żiżce w dupę tak skutecznie, że dochrapał się stanowiska. Rejnewan właśnie tym ostatnim słuchom skłonny był wierzyć. Flutek musiał być księdzem. Przemawiały za tym jego łajdackie zakłamanie, dwulicowość, potworny egoizm i niewyobrażalna wręcz pazerność. Właśnie pazerności zawdzięczał Bohuchwal Neplach swoje przezwisko. Gdy bowiem w roku 1419 panowie katolicy opanowali Kutną Horę, najważniejszy w Czechach ośrodek wydobycia kruszców, odcięta od kutnohorskich kopalń i mennic husycka Praga, zaczęła bić własny pieniądz, miedziaki o śladowej zawartości srebra. Była to moneta nikczemna i praktycznie pozbawiona wartości, o parytecie równym niemal zeru. Praskie pieniążki lekceważono, więc i pogardliwie przezwano flutkami. Gdy więc Bohuchwal Neplach zaczął pełnić u Żiżki funkcję szefa wywiadu, ksywka Flutek przylgnęła do niego w okamgnieniu. Rychło okazało się bowiem, że Bohuchwal Neplach dla byle Flutka gotów jest na wszystko. Dokładniej, że Bohuchwal Neplach po byle Flutek zawsze gotów się schylić, choćby i do gnoju. i że Bogu chwalne plach żadnego flutka nie waży lekce. Nigdy, przenigdy nie przepuści okazji, by byle flutek ukraść lub zdefraudować. Jakim cudem flutek utrzymał się u Rziszki, który w swym nowym taborze karał defraudantów surowo i żelazną ręką tępił złodziejstwo, pozostawało zagadką. Pozostawało zagadką, dlaczego Neplacha tolerował później nie mniej pryncypialny Prokop Goły. Wyjaśnienie nasuwało się jedno. W tym, co dla taboru robił, Bohuchwal Neplach był fachowcem. A fachowcom wybacza się wiele. Trzeba wybaczać, bo o fachowców niełatwo. Jeśli chcesz wiedzieć... podjął flutek. To ja tę twoją opowieść, jak i twoją osobę zresztą, od samego początku zaszczycałem wyjątkowo małym kredytem zaufania. Tajne zjazdy, sekretne narady, ogólnoświatowe spiski to są rzeczy dobre w literaturze. Przystające takiemu, dajmy na to, Wolframowi von Eschenbach. U Wolframa i owszem miło się czyta o tajemnicach i spiskach, o terre salvaesze, o różnych klinszorach, flageniszach, ferejficach i innych titurelach. W twojej relacji trochę za dużo było tej literatury. Innymi słowy, podejrzewam, żeś zwyczajnie nałgał. Rajnewan nic nie powiedział. Wzruszył tylko ramionami. Dość demonstracyjnie. Powody twoich konfabulacji, ciągnął Neplach, mogą być różne. Ze Śląska uciekałeś, jak twierdzisz, bo byłeś prześladowany, groziła ci śmierć. Jeśli to prawda, to nie miałeś wszak innego wyjścia, jak wkraść się w łaski Ambroża. A jak skuteczniej niż ostrzegając go przed knutym na niego zamachem. Potem postawiono cię przed Prokopem. Prokop w zbiegach ze Śląska zwykle podejrzewa szpiegów, wiesza więc wszystkich równo i Persaldo wychodzi na swoje. Jakim więc sposobem ratować skórę? Odchodzi, by wziąć i ogłosić rewelację o tajnej naradzie i spisku. Co powiesz, Rejnewan, jak to brzmi? Wolfram von Eschenbach by pozazdrościł. A turniej na Wartburgu wygrałbyś jak nic. Powodów by zmyślać, podjął niewzruszenie flutek. Miałeś więc dosyć. Ale ja myślę, że tak naprawdę był jeden. Jasne. Rejnewan dobrze wiedział, o co chodzi. Jeden. Do mnie. W oczach flutka pojawiły się dwa złote diabełki. Najbardziej przemawia hipoteza, że twoje matactwa mają za zadanie odwrócić uwagę od sprawy prawdziwie istotnej. Od 500 grzywien zagrabionych poborcy podatków. Co na to powiesz, medyku? To co zwykle. Rejnewan ziewnął. Przecież mamy to przerobione. Na twoje ograne i nudne pytanie odpowiem jak zawsze w sposób ograny i nudny. Nie, bracie Neplach. Nie podzielę się z tobą pieniędzmi zagrabionymi kolektorowi. Przyczyn jest kilka. Po pierwsze, nie mam tych pieniędzy, bo to nie ja je zagrabiłem. Po drugie... A kto je zagrabił? Mówiąc nudnie, nie mam pojęcia. Oba złote diabełki podskoczyły i fiknęły zamaszystego kozła. Kłamiesz. Jasne. Mogę już iść? Mam dowody na to, że kłamiesz. Oho. Utrzymujesz... Flutek przeszył go wzrokiem. Że ten twój mityczny zjazd odbył się 13 września i że brał w nim udział Kaspar Szlik. Z pierwszorzędnych źródeł wiem otóż, że 13 września roku 1425 Kaspar Szlik był w Budzie. Nie mógł więc być na Śląsku. Gówniane masz źródła, Neplach. Ale nie, przecież to prowokacja. Próbujesz mnie podejść, usilić. Nie po raz pierwszy zresztą, prawda? Prawda. Flutkowi nie drgnęła powieka. Siadaj, Rejnewan. Jeszcze z tobą nie skończyłem. Nie mam pieniędzy kolektora i nie wiem... Zamknij się. Czas jakiś milczeli. Diabełki w oczach Flutka uspokoiły się, znikły niemal. Ale Rejnewan nie dawał się zwieść. Flutek podrapał się w nos. Gdyby nie Prokop, rzekł cicho. Gdyby nie to, że Prokop zabronił mi ruszać was palcem, ciebie i tego twojego Szarleja, już ja bym z ciebie wycisnął, co trzeba. U mnie wszyscy w końcu mówili. Nie było takiego, co milczał. Ty też bądź pewny, powiedziałbyś, gdzie jest ta forsa. Rejnewan miał już wprawę. Przestraszyć się nie dał. Wzruszył ramionami. Tak... Podjął po kolejnej przerwie Neplach, patrząc na zwisający z powały sznur. I ten też by mówił, Też bym z niego wydusił zeznania. Szkoda, zaiste szkoda, że się zdążył powiesić. Wiesz, przez chwilę nawet naprawdę myślałem, że to może on był w tej grangi. Bardzo mnie rozczarowało, że go nie rozpoznałeś. Wciąż cię rozczarowuje. Naprawdę mi przykro. Diabełki podskoczyły lekko. Naprawdę? Naprawdę. Podejrzewasz mnie, każesz śledzić, czyhasz, prowokujesz. Dochodzisz moich motywów, a wiecznie zapominasz o tym głównym i jedynym. Czech, który spiskował w Grangi, zdradził mojego brata. Wydał go na śmierć siepaczą wrocławskiego biskupa i jeszcze się tym przed biskupem chełpił. Gdyby to więc właśnie on wisiał na tej belce, to nie poskąpiłbym grosza na mszę dziękczynną. Wierz mi, ja też żałuję, że to nie on. Ani żaden z tych, których przy innych okazjach pokazywałeś mi i polecałeś identyfikować. Prawda. Przyznał Flutek w zamyśleniu, zapewne pozornym. Stawiałem kiedyś na Dziwisza Bożka z Miletinka. Drugim moim typem był Hynek z Kolsztejna. Ale to żaden z nich. Pytasz czy stwierdzasz? Bo powtarzałem ci 100 razy, że żaden. Tak, ty przecież obydwóm dobrze się przyjrzałeś. Wtedy, gdy zabrałem cię z sobą. Pod Ustii. Pamiętam. Cały łagodny stok zasłany był trupami. Ale prawdziwie makabryczny widok zobaczyli nad płynącą dnem doliny rzeczką z Dirżnicą. Tutaj, pogrążone częściowo w czerwonym od krwi mule, piętrzyły się góry ciał, zwłok ludzkich przemieszanych z trupami koni. Było oczywistym, co tu zaszło. Bagniste brzegi wstrzymały uciekających z pola walki sasów i miśniaków, wyhamowały ich na czas dostatecznie długi, by zdołała ich dopaść najpierw taborycka jazda, a za chwilę pędząca za nią wyjąca horda piechoty. Konni Czesi, Polacy i Morawianie nie zabawili tu długo. Zarąbali, kto podleciał, szybko podjęli pościg za rycerstwem uciekającym w stronę miasta Ustii. Natomiast piesi, husyci, taboryci i sierotki zatrzymali się nad rzeczką na dłużej. Wyrżnęli i zatłukli wszystkich Niemców. Systematycznie, zachowując porządek, otaczali ich, stłaczali. Potem w ruch szły cepy, morgensterny, maczugi, halabardy, gizarmy, sudlice, okrze, oszczepy i widły. Pardonu nie dawano. Wracające zbitki kupy rozwrzeszczanych, rozśpiewanych, od stóp do głów okrwawionych bożych bojowników nie prowadziły żadnych jeńców. Na drugim brzegu Zdirżnicy, w rejonie usteckiego gościńca, jazda i piechota miały jeszcze co robić. Z obłoków kurzu dolatywał szczęk żelaza, huk, wrzaski. Po ziemi słał się czarny dym, płonęły przedlice i chrbowice. Wioszczyny na drugim brzegu rzeczki. Tam również, sądząc z odgłosów, trwała rzeź. Konie parskały, wykręcały łby, tuliły uszy, boczyły się, tupały. Skwar dokuczał. Z łomotem, wzbijając pył, podgalopowali do nich jeźdźcy. Wśród nich Rochacz z Dubę, Wyszek Raczyński, Jan Blech z Tiesznicy i Puchała. Nie wal po wszystkim! Rochacz harknął, splunął, otarł usta wierzchem dłoni. Było ich jakieś 13 tysięcy. Załatwiliśmy podług wstępnych obliczeń ze 3,5 tysiąca. Na razie, bo tam jeszcze trwa robota. Sasy konie mają pomęczone, nie ujdą. To i dorzucimy trochę do rachunku. Dobijemy... Na moje oko tak, gdzieś do 4000. A może to nie Grunwald? Wyszczerzył zęby Dobko Puchała. Wieniawy na jego tarczy prawie nie było widać spod warstwy krwawego błota. Może nie Grunwald, ale też pięknie, co? Mości książę! Panie Prokop! Korybutowicz jakby go nie słyszał. Czy nie czas pomyśleć o chrześcijańskim miłosierdziu? Prokop goły nie odpowiedział. Ruszył koniem w dół po stoku na Zdirżnicę, pomiędzy trupy. Miłosierdzie, miłosierdzie! Rzekł gniewnie jadący nieco z tyłu Jakubek z Wrzesowic, hejtman Biliny. A pieniądz pieniądzem! Toć to czysta szkoda jest! Ot, patrzcie, ten tu bez głowy. Na tarczy złote skrzyżowane widły. Znaczy Kalkreut. Okup najmniej 100 kup przedrewolucyjnych groszy. Ten zaś tu... z flakami na wierzchu, noże winiarskie w polu w skos dzielonym, będzie Dietrichstein. Znaczny ród. Minimum 300. Nad samą rzeczką obdzierające trupy sierotki wyciągnęły spod sterty zwłok żywego młodzika w zbroi i Jacę z herbem. Młodzik padł na kolana, złożył ręce, błagał. Potem zaczął krzyczeć. Dostał toporem. Przestał. Polu czarnym balk blankowany srebrny. Zauważył bez emocji Jakubek z Wrzesowic, znawca, jak się okazywało, heraldyki i ekonomii. Znaczy Nesselrode. Z hrabiów. Z 500 byłoby za chłystka. Marnotrawimy tu grosz, bracie Prokopie. Prokop Goły obrócił ku niemu swą chłopską twarz. Bóg jest sędzią, rzekł chrapliwie. Ci, co tu leżą, nie mieli jego pieczęci na czołach. Nie było ich imion w księdze żywych. Zresztą, dodał po chwili ciężkiego milczenia, nie zapraszaliśmy ich tutaj. Neplach. Czego? Wciąż każesz mnie szpiegować. Twoje zbiry wciąż łażą za mną. Będziesz nadal kazał mnie śledzić? Albo co? Wydaje mi się, że nie ma potrzeby. Rejnewan, czy ja ciebie uczę, jak przystawiać pijawki? Milczeli czas jakiś. Flutek wciąż wracał wzrokiem do uciętego stryczka zwisającego z belki sufitu. Szczury, przemówił w zamyśleniu, uciekają z tonącej nawy. Nie tylko na Śląsku szczury spiskują po grangiach i zamkach. Rozglądają się za zagraniczną protekcją, liżą zatki biskupom i hercogom. Bo ich nawa tonie, bo strach u dupy, bo koniec złudnych nadziei, bo my w górę, a oni w dół, do kloaki. Korybutowicz się wykopyrtnął pod Usti pogrom i masakra, Rakuszanie na głowę pobici i wykończeni pod Cwetlem, na Łużycach pożary aż po sam Zgorzelec. Uherski Brod i Preszburg w strachu, Ołomuniec i Tyrnawa trzęsą się za murami. Prokop triumfuje. Na razie. Co na razie? Tam pod Strzybrem. Na mieście mówią... Wiem, co mówią na mieście. Idzie na nas wyprawa krzyżowa. Normalka. Podobno cała Europa. Nie cała. 80 tysięcy zbrojnego ludu. Gówno prawda, 30 góra. Ale mówią... Rejnewan. Przerwał spokojnie Flutek. Zastanów się, czy gdyby było naprawdę groźnie, to ja bym jeszcze tu był. Milczeli czas jakiś. Lada chwila zresztą, powiedział szef taboryckiego wywiadu. Sprawy się wyklarują, lada chwila. Usłyszysz. Co? Jak? Skąd? Neplach uciszył go gestem, wskazał okno. Dał znak, by nadstawił ucha. Przemówiły praskie dzwony. Rozpoczęło nowe miasto. Pierwsza była Maria na Trawniczku, tuż za nią Słowany na Emauzach. Za chwilę uderzyły dzwony kościoła świętego Wacława na Zderazie. Do chóru dołączył Szczepan, po nim Wojciech i Michał, po nich dźwięcznie i śpiewnie Panna Maria Śnieżna. Po chwili rozbrzmiało biciem dzwonów Stare Miasto. Wpierw odezwał się Idzi, po nim Gaweł, wreszcie głośno i triumfalnie Chram Tyński. Potem rozdzwoniły się dzwonnice Hradczan, u Benedykta, u Jerzego, u wszystkich świętych. Na koniec najdostojniejszy, najgłębszy, najbardziej spiżowy uderzył i popłynął nad miastem dzwon katedry. Złota Praga śpiewała dzwonami. Na staromiejskim rynku był potworny zamęt i ścisk. Pod ratusz waliła masa narodu, u wrót kłębił się tłum. Dzwony wciąż biły. Panował niesamowity rozgardiaż. Ludzie przepychali się, przekrzykiwali, gestykulowali. Dookoła widziałeś tylko spocone, czerwone z wysiłku i podniecenia twarze, otwarte usta, zgorączkowane oczy. Co jest? Rejnewan capnął za rękaw jakiegoś śmierdzącego namokiem garbarza. Wieści. Są wieści? Powił brat Prokop krzyżowników. Pod Tachowem na głowę zbił, pogromił. Była walna bitwa. Jaka tam bitwa? Krzyknął obok typ, który wybiegł widać wprost od balwierza. Twarz miał w połowie namydloną. Jaka tam bitwa? Uciekli! Papieżnicy uciekli! Na łeb, na szyję, po płochu! Rzucili wszystko! Zawył jakiś podniecony czeladnik. Oręż! węże, puszki, dobro, spyże i uciekli, ha! Uciekli spod Ptachowa, a brat Prokop zwycięski, kielich zwycięski! Co wy gadacie? Uciekli bez bitwy? Uciekli, uciekli! A w ucieczce okrutnie przez naszych posieczeni! Trachów Oposan, panowie z Landryfu, osaczeni na zamku! Brat Prokop kruszy mury z bombardami! Dziś, jutro miasta dostanie! Brat Jakubek z Rzeszowic ściga i gromi pana Henryka von Plauen! Cichajcie! Cichajcie wszyscy! Idzie brat Jan! Brat Jan! Brat Jan i rajcy! Ratuszowe wrota otwarły się. Na schody wyszła grupa ludzi. Na czele szedł Jan Rokycana, proboszcz od Marii przed Tynem, niewysoki, szlachetnego, by nie powiedzieć natchnionego oblicza i nie stary. Czołowy obecnie ideolog utrakwistycznej rewolucji miał 35 lat. Był od Rejnewana starszy o 10. Obok swego słynnego już ucznia szedł, łapiąc powietrze w zadyszce, Jakobellus Strzybrski, mistrz uniwersytecki. O pół kroku z tyłu trzymał się Peter Payne, Anglik o twarzy ascety. Dalej szli staromiejscy rajcy, potężny Jan Welwar, Matej Smolarz, Wacław Hedwika i inni. Rokycana zatrzymał się. Bracia Czesi! Krzyknął, wznosząc obie ręce. Brażanie! Bóg z nami! I Bóg nad nami! Ryk tłumu najpierw wzniósł się, potem opadł, cicho. Dzwony kościołów kolejno przestawały bić. Rokycana nie opuszczał rąk. Pokonani! Krzyknął jeszcze głośniej. Są heretycy! Ci, co zbezcześcili święty krzyż, kładąc go z poduszenia Rzymu na swe zbroje zbrodniarskie! Spotkała ich kara Boża! Wiktoria przy bracie Prokopie! Ludzie zaryczeli jednym głosem, wznieśli wiwaty. Kaznodzieja uciszył ich. Choć zeszły się tu! Kontynuował. Hordy piekielne! Choć wyciągnęły się ku nam! Okrwawione szpony Babilonu! Choć znowu zagroziła złość rzymskiego antychrysta! Prawdziwej religii! Bóg nad nami! Pan niebios podniósł swą rękę, aby zniszczyć moc wrażą! Ten sam Pan, który zatopił wojska Faraona na Morzu Czerwonym, który zmusił do ucieczki przed Gedeonem nieprzeliczone armie Madianitów. Pan, który w ciągu jednej nocy pobił przez swego anioła 180 000 Asyryjczyków. Ten sam Pan niebios poraził strachem serca nieprzyjaciół naszych, jak wojska bluźniercy Senacheryba umykały spod Jerozolimy. Tak zdjęta trwogą papieżnicka zgraja pierzchała w panice spod Szczybra i Tachowa, gdy tylko spostrzegli! Zawtórował mu cienko Jakobellus. Słudzy diabelscy kielich na proporcjach brata Prokopa! Gdy usłyszeli chorał bożych bojowników, rozpierzchli się w popłochu tak, że dwóch razem nie zostało! Byli jak plewa, którą wiatr rozmiata! Deus vicit! Wrzasnął Peter Payne. Veritas vicit! Tłum zaryczał i zawył tak, że Rejnewana aż zakłuło w uszach. Tego wieczora, 4 sierpnia roku 1427, Praga hucznie i szumnie świętowała zwycięstwo. Prażanie szalonym, spontanicznym festynem odreagowywali tygodnie strachu i niepewności. Śpiewano na ulicach, tańczono wokół ognisk na placach, weselono się w ogrodach i w podwórzach. Pobożniejsi czcili Prokopową Wiktorię na nabożeństwach odprawianych impromptu po wszystkich praskich kościołach. Mniej pobożni mieli do wyboru szeroki wachlarz innych imprez. Wszędzie, na Starym i Nowym Mieście, na wciąż będącej większością pogorzeliskiem Malej Stranie, na Hradczanach, wszędzie niemal karczmarze ufetowali triumf nad krucjatą tym, że wszystkim chętnym za darmo, na koszt lokali, szynkowano alkohole i serwowano jadło. Jak Praga długa i szeroka wyskoczyły więc z beczułek czopy i szpunty, zapachniały ruszty, rożny i sagany. Jak zwykle przebiegli oberżyści wykorzystali okazję, by pod przykrywką hojności pozbyć się produktów grożących skiśnięciem lub zepsuciem. Jak i tych, w przypadku których nie były to już bynajmniej pogróżki. Ale któż by zwracał uwagę? Krucjata pobita, zagrożenie minęło, weselmy się. Jak Praga długa i szeroka, weselono się. Wznoszono toasty na cześć mężnego Prokopa Gołego i bożych bojowników, a na pochybel zbiegłym spod Tachowa krzyżowcom. W szczególności wodzowi krucjaty, Ottonowi von Ziegenhainowi, arcybiskupowi Trewiru, życzono, by w drodze do domu zdechł albo przynajmniej się rozchorował. Śpiewano na prędce ułożone kuplety o tym, jak to na widok prokopowych chorągwi legat papieski Henryk de Beaufort spaskudził się ze strachu w port. Rejnewan dołączył do zabawy. Wpierw na rynku staromiejskim, potem wraz z przygodną, a dość liczną kompanią przeniósł się na Persztyn do oberży pod Niedźwiadkiem w pobliżu kościółka świętego Marcina w Murze. Potem rozochocone bractwo przewędrowało na Nowe Miasto. Zgarnąwszy po drodze kilku pijaczków z cmentarza przy Pannie Marii Śnieżnej, biesiadnicy ruszyli na Koński Targ. Tu kolejno odwiedzono dwie gospody. Pod Białą Kobyłą i u Mejzlika. Rejnewan wiernie towarzyszył kompanii. Sam, co tu mówić, miał ochotę na uciechę i świętowanie. Szczerze radował się tachowskim zwycięstwem. Mniej też martwił się o Szarleja. Trasa mu odpowiadała. Na Nowym Mieście wszak mieszkał, a na Sukiennicką do apteki pod Archaniołem, gdzie spodziewał się Samsona Miotka, pójść nie mógł. Zamiar ten porzucił definitywnie. Bał się narazić tajny lokal na spalenie, a czeskich alchemików i magów na dekonspirację i na rzeczy jeszcze gorsze. A ryzyko było. W rozbawionym tłumie pod Kobyłą kilkakrotnie mignęła mu szara postać, szary kaptur i szara twarz Szpicla. Flutek, jak się okazywało, nie rezygnował nigdy. Bawił się więc, ale oszczędnie, nie przesadzał z piciem, chociaż zażywane na Sukiennickiej magiczne dekokty uodparniały go na wszelkie toksyny, w tym i alkohol. Wreszcie jednak zdecydował się porzucić towarzystwo. Zabawa u Mejzlika dochodziła już, a częściowo nawet doszła, do etapu, który Szarlej nazywał wino-śpiew-womit. Kobieta nieprzypadkowo wyłączona była z zestawienia. Rejnewan wyszedł na ulicę, odetchnął. Praga cichła. Odgłosy hucznych zabaw przegrywały powoli z chórami nadwełtawskich żab i świerszczy z klasztornych ogrodów. Poszedł w kierunku Bramy Końskiej. Z mijanych gospod i piwniczek buchały kwaśne zapachy, rozlegał się brzęk naczyń, dziewczęce piski, ospałe już nieco ryki i coraz to bardziej niemrawe śpiewy. Kudel za prawo, prajalowy cyn. Ja budu kupować, gdy budę snować. Budę przy panenki heskie nawlować. Ja budu kupować, gdy budę snować. Budę przy panenki heskie nawlować. Powiał wietrzyk, niosąc woń kwiatu, liścia, szlamu, dymu i Bóg wie czego jeszcze, i krwi. Praga nadal śmierdziała krwią. Rejnewan wciąż czuł ten prześladujący go smród, wciąż miał go w nozdrzach. Czuł wywołany tym smrodem niepokój. Przechodniów było coraz mniej. Neplachowych szpicli w okolicy nie było ni widu, ni słychu, ale niepokój nie znikał. Skręcił w Starą Pasirską, potem z Pasirskiej w uliczkę zwaną Wiamie. Idąc, myślał o Nikoletcie, o Katarzynie Biberstein. Myślał o niej intensywnie i szybko odczuł skutki tego myślenia. Wspomnienia stawały mu przed oczami tak żywo i realistycznie, w takich detalach, że w pewnym momencie rzecz stała się nie do wytrzymania. Rejnewan odruchowo zatrzymał się i obejrzał. Odruchowo, bo wszak wiedział, że i tak nie było dokąd pójść. Już w sierpniu roku 1419, ledwo 20 dni po defenestracji, w Pradze zburzono wszystkie co do jednego zamtuzy, a wszystkie co do jednej wesołe dziewczynki wypędzono za miejskie mury. W kwestii surowości obyczajów Husyci byli bardzo surowi. Realistyczne i pełne szczegółów przypomnienie Katarzyny wywołało też inne skojarzenia. Mieszkanie w domu na rogu ulic Świętego Szczepana i na Rybniczku, które Rejnewan dzielił z Samsonem Miotkiem, miało gospodynię, panią Blażenę Pospichalową, wdowę, obfitującą we wdzięki niewiastę o miłych, błękitnych oczach. Oczy te kilkakrotnie spoczęły na Rejnewanie w sposób na tyle wymowny, by mógł podejrzewać jej mość Blażenę o chętkę na to, co Szarlej zwykł był rozwlekle określać jako oparte jedynie na pożądaniu zjednoczenie, nie będące owocem usankcjonowanego przez Kościół przymierza. Reszta świata określała rzecz znacznie krócej i znacznie dosadniej, a Husyci rzeczy tak dosadnie określane traktowali, jak się rzekło, z wielką surowością. Zwykle, co prawda, robili to raczej na pokaz, ale nigdy przecież nie było wiadomo, z czego i z kogo zechcą zrobić pokazówkę. Choć więc Rejnewan rozumiał spojrzenia jej mość Blażeny, udawał, że nie rozumie. Częściowo ze strachu przed pakowaniem się w kłopoty, częściowo, i to nawet bardziej, z pragnienia dochowania wiary swej ukochanej Nikoletcie. Z zamyślenia wyrwało go wściekłe miałknięcie. Z ciemnego zaułka po prawej wyskoczyło i popędziło ulicą wielkie, rude kocisko. Rejnewan natychmiast przyspieszył kroku. Kota mogli i owszem spłoszyć szpicle flutka, ale mogły też to być zwykłe rzezimieszki czatujące na samotnego przechodnia. Zmierzchało, robiło się pustawo, a gdy robiło się ciemno i pusto, nowomiejskie uliczki przestawały być bezpieczne, zwłaszcza teraz, gdy Straż Grodową zmobilizowano większością do armii Prokopa. Nie należało samotnie szwendać się po Nowym Mieście. Rejnewan postanowił więc nie być samotny. Kilkanaście kroków przed nim szło dwóch Prażan. By ich dogonić, musiał się nieźle wysilić. Szli szybko, a słysząc odgłos jego kroków, wyraźnie przyspieszyli i raptownie skręcili w zaułek. Wszedł tam za nimi. Hej, bratrze, nie lękajcie się, chciałem tylko... Mężczyźni obrócili się. Jeden miał tuż obok nosa podbiegły ropą szankier, a w ręce nóż. Zwyczajny nóż rzeźnicki. Drugi, niższy, krępy, uzbrojony był w tasak z esowatym jelcem. Żaden nie był szpiclem flutka. Trzeci, ten, który szedł za nim, który spłoszył kota, siwawy, też nim nie był. Trzymał dagę cienką i ostrą jak igła. Rejnewan cofnął się, przywarł plecami do muru. Wyciągnął w stronę zbirów swą lekarską torbę. Panowie, bracia, bierzcie, nic więcej nie mam, litości, nie zabijajcie! Gęby zbirów, dotychczas twarde i spięte, rozluźniły się, rozlazły, rozpłynęły w pogardliwe grymasy. W oczach do tej pory zimnych i czujnych zjawiło się lekceważące okrucieństwo. Zbliżyli się, podnosząc broń, do łatwej i godnej pogardy ofiary. A Rejnewan przeszedł do drugiej fazy. Po zagrywce psychologicznej à la Szarlej był czas na użycie innych metod, wyuczonych u innych nauczycieli. Pierwszy typ zupełnie nie spodziewał się ani ataku, ani tego, że dostanie lekarską torbą prosto w szankrowaty nos. Drugim zachwiał kopniak w goleń. Trzeci, ten krępy, zdumiał się, gdy jego tasak przeciął powietrze, a on sam runął na kupę odpadków, potknąwszy się na zręcznie podstawionej nodze. Widząc, że pozostali skaczą ku niemu, Rejnewan rzucił torbę, błyskawicznie wyciągnął z zapasa sztylet. Zanurkował pod ramię z nożem, zastosował dźwignię na nadgarstek i łokieć, dokładnie tak jak kazał Das Fechtbuch pióra Hansa Talhofera. Popchnął jednego przeciwnika na drugiego, uskoczył, zaatakował z flanki fintą, zalecaną w takich sytuacjach przez Flos Duellatorum autorstwa Fiora da Cividale, tom poświęcony walce na noże, rozdział 1. Gdy Zbir odruchowo wysoko sparował, Rejnewan krótko dźgnął go w udo. Według rozdziału 2 tego samego podręcznika. Zbir zawył, upadł na kolano. Rejnewan uskoczył, podnoszącego się z kupy śmieci w przelocie kopnął, uskoczył znowu przed pchnięciem, udał, że się potyka, że traci równowagę. Siwawy Zbir z dagą najwyraźniej nie czytał klasyków i nie słyszał o fintach, bo rzucił się w gwałtowny, a bezładny wypad, godząc w Rejnewana jak czapla dziobem. Rejnewan spokojnie podbił mu ramię, przewinął rękę, chwycił, jak uczył Das Fechtbuch, za bark, zablokował, przyparł do muru. Chcąc się wyzwolić, Zbir zadał lewą pięścią gwałtowny cios, trafiając prościutko w sztych sztyletu, podstawionego zgodnie z wytycznymi Flos Duellatorum. Wąska klinga weszła głęboko. Rejnewan słyszał chrzęst rozkruszanych kości śródręcza. Zbir zakrzyczał cienko, runął na kolana, przyciskając do brzucha sikającą krwią dłoń. Trzeci zamachowiec, ten krępy, szedł na niego szybko, ciął krzyżowo tasakiem na skos, lewo-prawo, bardzo niebezpiecznie. Rejnewan cofał się, parując i uskakując, wyczekując na jakiś podręcznikowy układ lub pozycję, ale ani Meister Talhofer, ani Messer Cividale nie przydali mu się już tego dnia. Zza pleców Zbira z tasakiem wyłoniło się nagle coś bardzo szarego, w szarej kapucy, szarym kubraku i szarych gaciach. Świsnęła wytoczona z jasnego drewna pałka, głuchym stukiem oznajmiając energiczny kontakt z potylicą. Szary był bardzo szybki. Nim Zbir padł, zdołał walnąć go jeszcze raz. W zaułek wszedł Flutek i kilku jego agentów. No i co? Spytał. Nadal uważasz, że brak powodów, by cię śledzić? Rejnewan oddychał głęboko. Otwartymi ustami łapał powietrze. Adrenalina zaczęła w nim kipieć dopiero teraz. W oczach pociemniało tak, że musiał oprzeć się o mur. Flutek podszedł, przyjrzał się, schyliwszy pojękującemu Zbirowi z przebitą ręką. Szybkimi ruchami zaimitował zastosowany przez Rejnewana niemiecki blok i italskie kontrpchnięcie. No. Pokręcił głową z uznaniem i niedowierzaniem zarazem. Biegle zrobione, biegle. Kto by przypuszczał, że aż do takiego kunsztu się wyćwiczysz? Wiedziałem, że chodzisz do fechmistrza, ale on ma 2 córki. Przypuszczałem więc, że ćwiczysz z którąś z nich. Względnie z obiema. Dał znak, by łkającego i krwawiącego związano. Rozejrzał się za tym dźgniętym w udo, ale ten, jak się okazało, ulotnił się chyłkiem. Rozkazał podnieść walniętego pałką. Ten wciąż był oszołomiony, ślinił się i w żaden sposób nie mógł ześrodkować spojrzenia. Oczy zezowały mu niezbornie i wciąż uciekały gdzieś w głąb czaszki. Kto was najął? Zbir zazezował i chciał splunąć. Nie wyszło mu. Flutek skinął, Zbir dostał pałką w nerki. Gdy z sykiem wciągnął powietrze, dostał drugi raz. Flutek niedbale machnął ręką, dał znać, by go zabrano. Powiesz. Obiecał na odchodnym. Wszystko powiesz. U mnie nie było takiego, co milczał. Pytać. Flutek odwrócił się do wciąż opartego o mur Rejnewana. Czy się domyślasz? Byłoby obrazą twej inteligencji. Dlatego zapytam. Domyślasz się, czyja to robota? Rejnewan kiwnął głową. Flutek też kiwnął z aprobatą. Siepacze powiedzą. U mnie nie było takiego, co milczał. U mnie w końcu mówił nawet Marcinek Lokis. A to twardy i zawzięty był kurdupel. Ideowiec, prawdziwy męczennik za sprawę. Łotry wynajęte za parę przedrewolucyjnych groszy wyśpiewają wszystko na sam widok narzędzie, ale ja i tak ich każę przypiekać. Z czystej sympatii do ciebie, ich niedoszłej ofiary, nie dziękuj. Rejnewan nie podziękował. Z czystej sympatii podjął Flutek. Zrobię dla ciebie jeszcze coś. Pozwolę ci osobiście, własną ręką pomścić brata. Tak, dobrze słyszysz. Nie dziękuj. Rejnewan nie podziękował i tym razem. Zresztą słowa Flutka nie w pełni jeszcze do niego docierały. Za jakiś czas zgłosi się do ciebie mój człowiek. Poleci, byś udał się na rynek do domu pod Złotym Konikiem. Tego, w którym dziś rozmawialiśmy. Przyjdź tam niezwłocznie i weź ze sobą kuszę. Zapamiętasz? Dobrze. Bywaj. Bywaj, Neplach. Dalej obyło się bez ewenementów. Było już ciemno, gdy Rejnewan dotarł na róg Szczepana i na Rybniczku do domu z izdebką na pięterku, którą wespół z Samsonem Miotkiem wynajmował u pani Blażeny Pospichalowej, liczącej sobie jakieś 30 lat wdowy po Pospichalu. Requiescat in pace i Bóg z nim, kimkolwiek był, co robił, jak żył i na co umarł. Ostrożnie otworzył furtkę do ogródka, wszedł w sień, gdzie było ciemno, choć oko wykol. Dołożył starań, by drzwi nie skrzypiały, a stopnie starych schodów nie trzeszczały. Starał się o to zawsze, wracając po zmroku. Nie chciał budzić pani Blażeny. Lekko obawiał się skutków, jakie mogła mieć konfrontacja z panią Blażeną, gdyby do takowej doszło po ciemku. Stopień, na przekór jego wysiłkom, zatrzeszczał potępieńczo. Otwarły się drzwi, powiało larndogrą, różem, winem, woskiem, powidłami, starym drewnem, świeżo wypraną pościelą. Rejnewan poczuł, jak szyję oplata mu pulchne ramię, a para pulchnych piersi przyciska go do poręczy schodu. Świętujemy dzisiaj. Szepnęła mu prosto w ucho pani Blażena Pospichalowa. Dziś święto, chłopaczku. Pani Blażeno, Azali godzi się... Cicho bądź, chodź, ale... cicho. Ja kocham inną. Wdowa wciągnęła go do alkierza, popchnęła na łóżko. Pogrążył się w pachnącej krochmalem otchłani pierzyny. Utonął, obezwładniony puchową miękkością. Ja kocham inną. Ach, kochaj sobie. Rozdział drugi, w którym Flutek dotrzymuje słowa, Hynek z Kolsztejna przynosi Pradze pokój święty, a historia rani i kaleczy, zmuszając medyków do ciężkiej pracy. Flutek dotrzymał słowa, kompletnie tym zresztą Rejnewana zaskakując. Miesiąc bowiem minął od tamtej rozmowy, od dnia festynu z okazji zwycięstwa pod Tachowem, od zamachu i od incydentu z panią Blażeną Pospichalową, który zdarzył się w noc z 4 na 5 sierpnia. Incydent z panią Blażeną powtórzył się, co tu ukrywać, potem jeszcze kilkakroć i w sumie więcej miał stron miłych niż niemiłych. Do tych pierwszych należały m.in. smaczne i obfite śniadania, którymi po 5 sierpnia pani Blażena jęła raczyć swych sublokatorów. Rejnewan i Samson, dotąd jadający raczej nieregularnie i skąpo, po 5 sierpnia zaczęli chodzić do swych zajęć syci i zadowoleni z życia. Idąc zaś uśmiechali się pogodnie do bliźnich i pogwizdywali wesoło, rozpamiętując smak bułeczek, twarogu, szczypiorku, wątrobianki, ogóreczków i jajecznicy z tartym selerem. Jajecznicę z selerem pani Blażena serwowała szczególnie często. Jajka? Mawiała, śląc Rejnewanowi spojrzenie aksamitne jak alpejskie szarotki. Wzmagają moc, a seler, dodawała, wzmaga chęć. Po miesiącu od tamtych wydarzeń, już we wrześniu, 6, w sobotę przed narodzeniem Panny Marii, gdy Rejnewan i Samson kończyli jajecznicę z selerem, w izbie zjawił się, cicho jak szary cień, znany Rejnewanowi szary typek w szarych gaciach. Jegomość czekają. Wyrzekł cicho, a krótko. W Złotym Koniku. Wnet, panie. Praskie ulice były wyjątkowo małoludne, wręcz wyludnione. Wyczuwało się napięcie. Tętno miasta było nerwowe, niespokojne i nieregularne. Dachy lśniły po deszczu, jaki spadł przed świtem. Milczeli idąc. Samson Miodek odezwał się pierwszy. Niemal dokładnie 2 lata temu, powiedział, byliśmy w Ziębicach. 8 września roku 1425 przybyłeś do Ziębic w szlachetnej misji wybawienia ukochanej. Pamiętasz? Miast odpowiedzieć lub skomentować, Rejnewan przyspieszył kroku. Istotnym metamorfozom nie zrezygnował Samson. Uległeś w ciągu tych 2 lat. Zmieniłeś, rzecz niemała, religię i światopogląd. W obronie obu czasem chodziłeś w bój z bronią w ręku. Czasem dawałeś się wykorzystywać politykom, szpiegom i łotrom. I nieszlachetne wybawianie już twym motywem. Lecz przeciwnie. Ślepa zemsta. Zemsta, która, jeśli nawet cudem jakimś dosięgnie osób faktycznie winnych, i tak nie przywróci życia twemu bratu. Rejnewan zatrzymał się. Rzecz już dyskutowaliśmy. Odrzekł twardo. Moje motywy znasz i obiecałeś pomóc. Nie pojmuję więc... I dlaczego do tego wracam? Bo do czegoś takiego zawsze warto wracać. Zawsze warto próbować, bo a nuż podziała. A nuż komuś otworzą się oczy i rozum zawita do głowy. Ale masz rację. Obiecałem pomóc i pomogę. Chodźmy. W bramie swatohawelskiej, rzecz dziwna, nie dało się widzieć straży, ni jednego zbrojnego. Sprawa była absolutnie zaskakująca, zważywszy, że brama i mostek nad Przykopem stanowiły główny łącznik między Nowym a Starym Miastem, a stosunki między dzielnicami bywały na tyle napięte, że uzasadniało to obsadzanie bram uzbrojonymi załogami. Dziś nie było ni śladu załogi. Tunel bramy był puściutki, zapraszający do wejścia. Nieszczerze, jak pułapka. Pustawo było też w uliczkach za Świętym Gawłem, zwykle zatłoczonych kramami i straganami. Dziwna cisza panowała na targu rybnym, a staromiejski rynek był jak wymarły. 2 psy, 1 kot i ze 30 gołębi w zgodzie i harmonii piło wodę z kałuży pod pręgierzem, nawet nie oglądając się na nielicznych przemykających pod ścianami domów przechodniów. Lśniły zmoczone deszczem kule na pinaklach chramu tyjskiego. Niczym złoty trójząb błyszczała wieża ratuszowa. Ratuszowe horologium, zegar wieżowy, jak zwykle zgrzytało, biło i coś wskazywało. Jak zwykle nie bardzo było wiadomo co, dlaczego i jak dalece dokładnie. A wnosząc z położenia słońca i tak ledwo przeszła tercja. Flutek czekał w domu pod złotym konikiem, w tej samej izbie co poprzednio, tym razem jednak obyło się bez wisielca. Stojąc przy oknie, taborycki szpieg wysłuchiwał meldunków składanych przez ludzi wyglądających na agentów, a także ludzi na agentów niewyglądających. Zobaczył Rejnewana. Skrzywił się na widok Samsona. Jesteś. Jestem. Kuszy nie wziąłeś, zauważył kwaśno Neplach. Może i lepiej jeszcze byś się w coś postrzelił. Czy ten twój matołek musi tu być? Nie musi. Zejdź na dół, Samsonie, i czekaj. Stań tam, rozkazał Flutek, gdy Samson wyszedł. Tam przy oknie stój, milcz, obserwuj. Stał, milczał, obserwował. Na rynku nadal było pusto. Przy kałuży u pręgierza pies się drapał, kot wylizywał sobie ogon i jego szeroko rozumiane okolice, gołębie dreptały z krajem wody. Gdzieś w stronie Ungeltu i kościoła świętego Jakuba odezwał się róg. Po chwili trąbienie dobiegło też od wschodu, od splądrowanego świętego Klemensa, byłego klasztoru byłych dominikanów. Do izby wpadł zdyszany agent. Flutek wysłuchał meldunku. Nadjeżdżają, oznajmił, podchodząc do okna obok. Jakieś 500 koni. Słyszałeś, Rejnmarze? W 500 koni chcą zająć Pragę, błazny. w 500 chcą przejąć władzę. Zadówki. Kto? Zechcesz wreszcie powiedzieć, o co tu chodzi? Szczury. Ratują się z tonącego okrętu. Podejdź do okna. Przyglądaj się, patrz uważnie. Wiesz, kogo masz wypatrywać. Spod pręgierza uciekły nagle psy, za nimi pognał kot. Gołębie zerwały się trzepoczącą chmarą, spłoszone przybliżającym się stukiem podków. Konny chów nadciągał od południa, od fosy, od pustej bramy swatohawelskiej. Wkrótce jeźdźcy, wśród nich liczni ciężko zbrojni, zaczęli ze szczękiem i łoskotem wlewać się na rynek. Kolińska drużyna Dziwisza Bożka. Rozpoznawał barwy i znaki flutek. Zbrojni Puty z Czastolowic. Panosze Jana Miesteckiego z Opoczna. Pancerni Jana Michalca z Michalowic. Konnica Ottona z Bergow. Pana na troskach, a na czele... Na czele chufu jechał rycerz w pełnej zbroi, ale bez hełmu. Na białej jace nosił herb złotego wspiętego lwa na błękitnym polu. Rejnewan widział już i rycerza, i herb w bitwie pod Usti. Chynek z Kolsztejna. Wyrzekł przez zaciśnięte zęby flutek. Ze szczepanickiej linii Waldsteinów. Z ruchu wielkich Markwarticów. Bohater spod Wyszehradu. Obecny pan na kamyku, hejtman litomierzycki. Daleką przebył drogę. Od wielkości do zdrady. Rozglądaj się wśród jego kompanów, Rejnewan. Patrz uważnie. Coś mi mówi, że kogoś rozpoznasz. Staroniejski rynek huczał od podków, łoskot i szczęk odbijały się echem od pierzei, wznosiły nad dachy. Hynek z Kolsztejna, rycerz z lwem, wspiął siwego konia tuż przed portalem staroniejskiego ratusza. Pokój święty! Ryknął. Czas na pokój święty! Dość krwi, gwałtu i zbrodni! Uwolnić więźniów! Uwolnić więźniów! Uwolnić Zygmunta Korybuta! Prawego pana naszego i króla! Dość rządów krwawych klik! Koniec z przemocą, zbrodnią i wojną! Pokój wam przynosi! Pokój święty! Jeźdźcy chórem podchwytywali hasło. Ryczał rynek. Stolicy Królestwa Czeskiego i wszystkich temu królestwu wiernych! Do nas! Panie burmistrzu Starego Miasta! Panowie rajcy! Panowie ławnicy! Do nas! Napywajcie! Drzwi ratusza nie uchyliły się nawet na cal. Prago! Krzyknął Chynek. I Praga odpowiedziała. Z trzaskiem otwarły się okiennice, wyjrzały zza nich strzemiona i łuczyska kurz, lufy hakownic, rury piszczał. Nagle jak na komendę staroniejski rynek utonął w ogłuszającym huku wystrzałów, w dymie i smrodzie prochu. Na stłoczonych na placu zbrojnym runęła nawałnica kul i bełtów. Eksplodował i wzniósł się krzyk, ryk, wrzask ranionych ludzi, rżenie i dzikie kwiki kaleczonych koni. Jeźdźcy zakotłowali się w bezładzie, zderzali jedni z drugimi, przewracali, tratowali tych, którzy z siodeł spadli. Część z miejsca pchnęła konie w galop, ale z rynku nie było ucieczki. Ulicę zabarykadowano nagle belkami, przegrodzono przeciągniętymi w poprzek łańcuchami. Zza zapór sypnęły się bełty, a ze wszystkich stron, z Żelaznej, z Michalskiej, z Długiej Trzydy, z Celetnej, od tyłu, na rynek biegli uzbrojeni ludzie. Konni, osłaniając się wzajem tarczami, zbili się w kupę pod ratuszem. Hynek z Kolsztejna starał się zaprowadzić ład, chrypł od krzyku, a z domów wciąż strzelano. Kule i bełty leciały z okien otaczających staromiejski rynek kamienic. Z jednorożca, z czerwonych drzwi, z baranka, z kamiennego dzwonu, z łabędzia. Strzelano z okien i okienek, z wykuszy, z dachów, z sieni i bram. Rycerze i panosze jeden po drugim lecieli z siodeł na ziemię. Padały wierzgające konie. Dobrze. Powtarzał przez zaciśnięte zęby flutek. Dobrze, Prażanie, tak trzymać. Oj, nie wyjdziesz pan z tego żywy, panie Kolsztejnski z Waldsztejnów. Nie uniesiesz głowy. Hynek z Kolsztejna jakby dosłyszał, bo jego chów nagle podzielił się na dwa oddziały. Jeden w jakieś 100 koni, dowodzony przez rycerza z tarczą srebrno-czarną, pogalopował w stronę kościoła świętego Mikołaja. Drugi, z samym Hynkiem na czele, uderzył na motłoch atakujący od długiej trzygi. Pierwszy oddział zniknął Rejnewanowi z pola widzenia. Mógł tylko z wrzasku i szczęku wnioskować, że konni próbują przedrzeć się przez barykady, wyrąbać sobie drogę na most i małą stranę. Widział natomiast, jak oddział Hynka z impetem spadł na uzbrojonych mieszczan, jak pierwszą linię położył pokotem, jak drugą rozproszył i jak na trzeciej utknął, nadziawszy się na zaporę z gizarn, dzid i wideł. Prażanie stali twardo. Nie dali się przestraszyć, było ich dużo, byli silni, pewni siebie, bo wciąż nadbiegali nowi. Wrzeszczeli atakując. Rżały stając z dęba ranione wierzchowce, walili się na śliską już od krwi ziemi jeźdźcy, a z okien wciąż leciały bełty, bełty, bełty. Jeźdźcy wycofali się, zawrócili na plac, rozproszyli się, małymi grupami pognaliby na własną rękę przebijać się przez barykady i łańcuchy przy Świętym Mikołaju i w Michalskiej, ale Chynka z nimi nie było. Pod bohaterem spod Wyszehradu i Usti padł koń, cięty kosą po przednich nogach. Rycerz zdołał w porę zeskoczyć, miecza nie wypuścił, tych, co go opadli, porąbał. Oparłszy się plecami o ścianę domu pod słoniem, skrzyknął ku sobie kilku podobnie spieszonych. Widząc jednak, że koszeni bełtami padają, skoczył w sklepioną sień. Wywalił drzwi barkiem. Prażanie kupą wpadli za nim do wnętrza domu. Hynek nie miał szans. Nie potrwało długo, a okrwawione ciało wiace ozdobionej lwem markwa articów wyleciało z okna na piętrze i łomotnęło o praski bruk. Defenestracja! Zaśmiał się wykrzywiony demonicznie Flutek. Druga defenestracja! To mi się psiamać podoba. Sprawiedliwość i symbolika. Wyrzucony oknem Hynek dawał jeszcze słabe znaki życia. Prażanie obstąpili go. Jakiś czas wahali się. Wreszcie ktoś wahanie przełamał i dziabnął rycerza oszczepem. Drugi rąbnął toporem, a potem zaczęli dźgać i rąbać wszyscy. Tak jest! Zaśmiał się Neplach. Symbolika! Co, Rejnewan, co powiesz? Urwał. Rejnewana w izbie nie było. Trzeba było przyznać, że rycerz z tarczą podzieloną w skos na pola srebrne i czarne ratował życie rozsądnie i z pomysłem. Po pierwsze, identyfikującą go tarczę cisnął precz jeszcze na rynku. Gdy zaś odparci od barykad przy owocnym targu jezdni wycofali się za kościółek świętego Linharta, gdzie znowu wpadli na prażan i wdali się w zażarty bój, srebrno-czarny rycerz bez wahania obrócił konia i umknął w uliczki, w galopie zdzierając z ramion płaszcz z bogatym haftem. Wyjechał płosząc kaczki i żebraków na plac, zwany Przy Kałuży. Słysząc okrzyki nadbiegającej od rynku pogoni, zaklął, zeskoczył z siodła, trzepnął wierzchowca po zadzie, sam zanurkował w ciasny i ciemny przesmyk wiodący ku ulicy Płatnerskiej. Prażanie z wrzaskiem pobiegli za stukiem kopyt konia, biegnącego w stronę dominikańskiego klasztoru i Wełtawy. Rzeki, w której odbętach, jak wynikało z nudnie już monotonnych wrzasków tłuszczy, znajdą wnet koniec wszyscy buntownicy i zdrajcy. Odgłosy cichły, oddalały się. Rycerz odetchnął, uśmiechnął się pod wąsem. Już był niemal pewien, że mu się powiedzie. I kto wie, może by się mu i powiodło, gdyby nie fakt, że Rejnewan doskonale znał teren. Ulica Płatnerska i odchodzące od niej zaułki mieściły w czasach przedrewolucyjnych kilka przytulnych i niedrogich burdelików. Okolice te znał więc świetnie każdy student i każdy bakałasz Uniwersytetu Karola. Do tego Rejnewan i Samson Miodek posługiwali się magią, amuletami telepatycznymi. Bardzo prostymi, ale wystarczającymi do rudymentarnej telekomunikacji, do tropienia i pościgu. Srebrno-czarny rycerz odczekał chwilę. Czas wykorzystał na zakrycie zbroi kawałkiem znalezionej cwilichowej płachty. Przywarł do ściany, słysząc łomot podków, ale to tylko biegł koń bez jeźdźca, bułanek z okrwawionym bokiem. Za koniem biegła, kołysząc się i mucząc, łaciata krowa. Skąd się tu wzięła? Wiedziała jedyna tylko cholera. Gdy ucichło, rycerz szybko ruszył w stronę Płatnerskiej. Wyszedł na ulicę, postał chwilę, rozejrzał się, nadsłuchując gasnących odgłosów walki i rzezi. Potem wszedł w pierwsze z brzegu podsienie i na podwórze. Tu zabrał się do zdejmowania mogących go zdemaskować blach. Z pomiędzy suszącej się na sznurze bielizny wywlekł koszulę, wystrzępioną mocno i obszerną, szytą ewidentnie dla baby w ciąży albo grubej zwyczajnie z przyrodzenia. Gdy wciągał koszulę przez głowę, przez moment nic nie widział. A Rejnewan z Samsonem moment wykorzystali. Rejnewan z rozmachem palnął rycerza podniesioną z ziemi deską. Samson palniętego chwycił za barki, potrząsnął, poderwał, z mocą pchnął na mur. O dziwo, miast pomóże tym osunąć się bezwładnie, rycerz odbił się odeń, wyszarpnął z pochwy kord i zaatakował. Samson odskoczył. Rejnewan zamachnął się swoją deską, rycerz odbił ją silnie, pchnął sztychem tak szybko i fakowo zręcznie, że gdyby nie brane u fechmistrza lekcje, Rejnewan pożegnałby się z wątrobą i życiem. Rycerz zwinnie obrócił kord w dłoni i zadał szybkie cięcie. Gdyby nie wyłuczony unik, ostrze rozcięłoby Rejnewanowi grdykę aż po kręgi szyjne. Groźną sytuację spacyfikował Samson, uderzeniem kija wytrącając rycerzowi broń, a jego samego obalając ciosem pięści. Cios był potężny, ale rycerz i tym razem ani myślał leżeć tam, gdzie upadł. Zerwał się, oburącz chwycił pustą beczkę, podniósł, stęknął, poczerwieniały z wysiłku, rzucił jak pociskiem w Samsona miotka. I tu trafiła kosa na kamień. Samson złapał beczkę w locie i odrzucił niby piłkę. Rycerz runął zbity z nóg na stertę słomy. Podnieść się już nie zdołał. Rejnewan i Samson zwalili się na niego, przygnietli, wykręcili, skrępowali ręce. Omotali głowę babską koszulą, spętali nogi w kostkach długim powrozem i zawlekli do pobliskiej piwnicy za powróz ciągnąc. Nie cackali się, nie zważali, że głowa rycerza rytmicznie stuka o kamienne stopnie, a on sam pojękuje i bluźni. Pchnięty na główki kapusty rycerz usiadł, stękając i klnąc. Gdy Rejnewan zdarł mu szmatę z głowy, pomrugał. Piwnica miała okienko, dało się więc widzieć co nieco. Rycerz długo przypatrywał się Rejnewanowi, krócej Samsonowi. I od razu ocenił, że z tych dwóch wyłącznie jeden jest partnerem do negocjacji. Spojrzał Rejnewanowi prosto w oczy. Odkaszlnął. Rozumnie. Wysilił się na uśmiech. Roztropnie, bracie. Po co dzielić się z innymi, gdy można wszystko mieć dla siebie? Czasy są zbyt ciężkie i niepewne, by gardzić groszem. A grosz wpadnie ci do kabzy. Obiecuję. Rejnewan ukradkiem odetchnął z ulgą. 100-procentowej pewności do tej pory nie miał i już na zapas frustrował się skutkami możliwej pomyłki. Ale gdy rycerz przemówił, o pomyłce mowy już być nie mogło. Ten głos słyszał 2 lata temu. 13 września na Śląsku, w cysterskiej Grangi w Dębowcu. Zasłużyłeś. Srebrno-czarny rycerz oblizał wargi, łypnął na Rejnewan. Zasłużyłeś na nagrodę. Już choćby za spryt. Sprytnie mnie złapałeś, co tu gadać. Masz, co tu gadać, łeb na karku. Urwał. Zorientował się, że mówi na próżno, a jego słowa nie wywierają na adresacie żadnego wrażenia. Natychmiast przestawił się na inną taktykę. Przybrał dumną minę i zmienił ton na pański i władczy. Ja jestem Jan Smirzycki ze Smirzyc. Pojmujesz, chłopie? Jan Smirzycki. Okup za mnie. Tam na rynku, przerwał Rejnewan, trup twojego kamrata Chynka już wisi na pręgierzu. Obdarty do naga. Obok jest jeszcze miejsce. Rycerz nie spuścił oczu. Rejnewan pojął, z kim ma do czynienia, ale trzymał się obranej strategii. Nadal usiłował nastraszyć i zastraszyć. Z reszty twoich druchów ocaleli tylko ci, których obronił proboszcz Rokicana. Zasłaniając własną piersią przed dzidami motłochu, tych zawleczono do ratuszowej szatłaby. przeganiając przedtem na prędce wymyśloną ścieżką cnoty, szpalerem ludzi z pałkami i siekierami. Nie wszyscy przebyli tę ścieżkę żywi. Pościg za resztą trwa, a motłoch wciąż czeka pod ratuszem. Zastanawiasz się, po co ci to mówię? Bo straszną mam chęć zaciągnąć cię tam, na rynek, wydać prażaną i popatrzeć, jak będziesz biegł pod kijami. Czy wiesz, skąd u mnie ta chęć? Domyślasz się może? Rycerz zmrużył oczy, a potem rozwarł je szeroko. To ty. Teraz cię poznaję. Zdradziłeś mojego brata, Janie Smirzycki, ze Smirzyc. Wydałeś go na śmierć. Zdasz za to rachunek. Właśnie zastanawiam się, w jaki sposób. Mogę, jak rzekłem, wydać się w ręce prażan. Mogę tu, na miejscu, własnoręcznie wsadzić ci nóż pod żebra. Nóż? Rycerz szybko odzyskał kontenans, pogardliwie wydał wargi. Ty? Pod żebra? Ha! Nóże więc, młodszy panie z Bielawy. Śmiało! Nie prowokuj mnie. Prowokować? Jan Smirżycki parsknął i splunął. Ja nie prowokuję. Ja drwię. Ja się znam na ludziach. Potrafię przez oczy do duszy zaglądnąć. Tobie zaglądnąłem i to ci powiem. Ty nawet kurczaka byś nie zabił. Mogę, powiedziałem, zawlec się pod ratusz. Tam czeka cała gromada mniej wrażliwych. Możesz mnie też pocałować w dupę. To ci właśnie proponuję i z całego serca polecam. Mogę też puścić cię wolno. Smirzycki odwrócił głowę. Nie dość szybko, by Rejnewan nie ułowił błysku w jego oku. Więc jednak okup? Spytał po chwili. Można to tak nazwać. Udzielisz mi odpowiedzi na kilka pytań. Rycerz spojrzał na niego. Milczał długo. Ty pętaku. Powiedział wreszcie, krzywiąc wargi i przeciągając słowa. Ty śląski Niemczyku. Ty doktorku z Nachorku. Z kim ty myślisz masz sprawę? Ja jestem Jan Smirzycki ze Smirzyc, szlachcic czeski, pasowany pan, hejtman mielnicki i rudnicki. Moi przodkowie walczyli pod Leniano i Mediolanem, pod Askalonem i Jarsufem. Mój pradziad okrył się chwałą pod Mildorfem i pod Krysi. Odpowiadać na pytania? Tobie? A chędosz się, pacanie. Ty, szlachetny panie Smirzycki. Knułeś jak pospolity zbir zdradę własnych rodaków. Tych, którzy zrobili cię hejtmanem, na Mielniku i Rudnicach osadzili. W podzięce za to spiskowałeś przeciw nim z Konradem z Oleśnicy, biskupem Wrocławia. 2 lata temu, na Śląsku, w cysterskiej Grangi. Minęły całe 2 lata, ale z pewnością pamiętasz, bo ja pamiętam. Kaździuteńkie wypowiedziane tam słowo. Smirzycki wpił w niego oczy. Milczał przez chwilę, kilka razy przełknął ślinę. Gdy się odezwał, w jego głosie prócz zaskoczenia zadźwięczał niekłamany podziw. A więc to ty tam byłeś. Ty podsłuchałeś. Niech cię diabli. Przyznać ci trzeba szeroko i zamaszyście obracasz się w świecie. Podziwiam, ale i współczuję zarazem. Tacy umierają młodo i zwykle śmiercią gwałtowną. Samson Miodek wysłał za pomocą magicznego amuletu jakiś mentalny sygnał. Ale choć podczas pościgu komunikacja wychodziła im znośnie, teraz z odległości 2 kroków sygnał był zupełnie nieczytelny. To znaczy, nieczytelna była treść, wyraźna natomiast intensywność. Rejnewan odebrał to jako sugestię, by działać stanowczo. Odpowiesz na moje pytania, panie Smirzycki. Nie, nie odpowiem. Wydaje ci się, że masz na mnie coś, czym możesz zastraszyć? Zaszantażować? Gówno masz! Młodszy panie Bielawa, a wiesz dlaczego? Bo czas nastał nam historyczny. Każdy dzień przynosi zmiany. W takich czasach, konowale, szantażyści muszą działać bardzo szybko. Inaczej tylko na drwinę obracają się ich szantaże. Nie zauważyłeś, co się dziś działo na ulicach? Wjechałem do Pragi u boku Chynka z Kolsztejna. Przyjechaliśmy wprost z Kolina, od pana Dziwisza Bożka. Onże dał nam swych zbrojnych. Ręka w rękę z nami szli jawnie drużynnicy tak zajadłych katolików i husytobójców, jak Puta z Czastolowic i Otto de Bergow. Żadna tajemnica, po cośmy przybyli. Mieliśmy zamiar opanować ratusz i przejąć władzę, bo Praga to kaput regni. Kto ma Pragę, ma Czechy. Chcieliśmy oswobodzić Korybuta i zrobić z niego króla. Prawdziwego króla, znaczy za aprobatą Rzymu. Chcieliśmy dogadać się z papieżem, skłonnym, jak wieść niesie, do kompromisu względem liturgii, gotowym ustąpić względem kielicha i komunii sub utraque specie, gotowym do negocjacji, ale nie z taborem, nie z radykałami, nie z ludźmi o rękach zbrukanych krwią księży. Zjednoczeni z Oldrzychem z Rożmberka i panami z Landfrydu chcieliśmy wykończyć radykałów, wybić sierotki, zlikwidować tabor, przywrócić ład w Królestwie Czeskim. Pojmujesz? Wjechaliśmy do Pragi. Smirzycki nie czekał, aż Rejnewan potwierdzi. Jawnie i z odkrytą przyłbicą. Wyraźniej więc chyba nie mogłem pokazać, czego chcę. Przeciw komu i przeciw czemu jestem. Z kim trzymam, z kim jestem w spółce. Wszystko się dziś wydało i pokazało. Co chcesz więc zrobić? Teraz, gdy szydło wyszło z worka na pełną długość, pójdziesz do taboru i ogłosisz: słyszycie, bracia, powiem wam nowinę. Jansen Smirzyc jest waszym wrogiem, spiskuje przeciwko wam z katolikami. Zeszłoroczny śnieg, panie z Bielawy. Zeszłoroczny śnieg. Pokpiłeś, spóźniłeś się. Owszem, jeszcze rok, jeszcze miesiąc temu... Jeszcze miesiąc temu... Dokończył ze złośliwym uśmiechem Rejnewan. Mogłem cię zdemaskować. Byłem groźny. Nasłałeś więc na mnie skrytobójców. Iście po rycersku, panie ze Smirzyc, po szlachecku. Zaiste dumni muszą być w zaświatach okryci chwałą Antenaci, bohaterowie spod Askalonu i Cressy. Jeśli myślisz, że będę się przed tobą z tego tytułu kajał, to się kurewsko mylisz. Odpowiesz mi na pytania. Już ci, zdaje mi się, proponowałem całowanie w dupę. A zatem ponawiam propozycję. Samson Miodek wstał raptownie. A Rejnewan przysiągłby, że Jan Smirżycki się zląkł. To jest wojna! Wykrzyczał, utwierdzając Rejnewana w przekonaniu. Wojna, chłopie! Kto może ci zaszkodzić, ten wróg, a wroga się niszczy! Twój brat pracował dla taboru, dla Rzyszki, dla Szwamberka i Chwiezdy. Był mi więc wrogiem. Mógł szkodzić i szkodził. A biskup wrocławski przeciwnie. Był cennym sojusznikiem. Warto go było sobie zjednywać. Chciał biskup nazwisk działających na Śląsku taboryckich szpiegów, to i dostał listę. Zresztą biskup od dawna miał twego brata w podejrzeniu. Dopadłby go i bez mojej pomocy. Wrocławski biskup ma swoje środki i metody. Zdziwiłbyś się, jak skuteczne. Nie zdziwiłbym się. Widziałem to i owo. Skuteczności działania też nie neguję. Nie żyje już wszak wspomniany przez ciebie Jan Chwiezda. Nie żyje Bohusław ze Szwamberka. A to ty wtedy w cysterskiej Grangi podałeś ich obu za cel biskupim siepaczom. Szwamberg był wysokiego rodu, bodajże wyższego i starszego niż twój, choć chełpisz się przodkami. Za Bohusława Szwamberka czeka cię szafot. Jego krewniacy już tego dopatrzą. Samson znowu wysłał sygnał. Rejnewan zrozumiał. Chwiezda i Szwamberg, oświadczył tymczasem Smirżycki, umarli z ran odniesionych w boju. Gadaj, oskarżaj. Nikt nie uwierzy. Nikt nie uwierzy w czarną magię? Dokończył Rejnewan. To chciałeś powiedzieć? Smirzycki zaciął usta. Czego ty u diabła chcesz? Wybuchnął nagle. Zemsty? Nuże więc, mści się, zabij mnie! Tak, zdradziłem twojego brata, choć ufał mi tak, jak Chrystus ufał Judaszowi. Zadowolonyś? Oczywiście skłamałem. Twojego brata nigdy na oczy nie widziałem. Usłyszałem o nim od... a mniejsza z tym od kogo. Ale wydałem go biskupowi. Przez to zginął. Ciebie zaś miałem za szpiega neplacha, za prowokatora i możliwego szantażystę. Musiałem coś z tobą zrobić. Najęty kusznik Rzecz nie do wiary chybił, no. 2 razy próbowałem cię otruć, ale trucizna chyba na ciebie nie działa. Nająłem 3 zabójców. Nie wiem, co się z nimi stało. Znikli. Same szczęśliwe zbiegi okoliczności, młodszy panie z Bielawy. Bardzo dziwne, szczęśliwe zbiegi. Czy ktoś tu niedawno nie mówił przypadkiem o czarnej magii? Flutek, pomyślał Rejnewan, zmusił pojmanych zbirów do zeznań. Z pewnością już wcześniej miał sygnały o szykowanym puczu. Zbiry na torturach powiedziały resztę. Potwierdziły podejrzenia. Na spiskowców czekała zasadzka, nie mieli szans. Najmując na mnie morderców, Jan Smirzycki przegrał Pragę, a Hynek z Kolsztejna przegrał życie. Szczury uciekające z tonącego okrętu. Powiedział bardziej do siebie niż do rycerza. Potachowie, wobec rosnącej potęgi Prokopa i Taboru, to była wasza jedyna szansa. Przewrót, przejęcie władzy, uwolnienie i wyniesienie na tron Korybuta. Ułożenie się z papiestwem i Landfrydem. Postawiliście wszystko na jedną kartę. Cóż, nie wyszło. Ano, nie wyszło. Odrzekł bez większej emocji rycerz, nadal patrząc na Samsona, nie na Rejnewana. Przegrałem. Z której strony by nie spojrzeć, wychodzi, że dam głowę. Dobra, niech będzie, co ma być. Zabij mnie, wydaj Neplachowi, ciśnij pod nożem otłochu, wedle woli. Dość mam już tego wszystkiego. Jedną tylko prośbę składam, o jedno suplikuję. Mam w Pradze pannę, niskiego stanu. Oddajcie jej mój pierścień i krzyżyk, i trzos, jeśli mogę prosić. Wiem, wasza zdobycz, ale to uboga dziewczyna. Odpowiedz na moje pytania. Rejnewan znowu usłuchał telepatycznej wskazówki Samsona. A sam jej wszystko oddasz. Jeszcze dziś. Smirzycki spuścił powieki, by skryć błysk oka. Usidlasz mnie. Ty mi nie wybaczysz. Nie wyrzekniesz się zemsty za brata. Ty go tylko zdradziłeś. Mieczami dziurawili go inni. Tych imiona chcę znać. Dalej, pofrymarcz, starguj coś za coś. Daj mi możność odwetu na tamtych, ja wyrzeknę się zemsty na tobie. Jaką mam gwarancję, że mnie nie zwodzisz? Nie masz żadnej. Rycerz milczał czas jakiś. Słychać było, jak przełyka ślina. Pytaj. Rzekł wreszcie. Chwiezda i Szwamberg. Zamordowano ich, prawda? Prawda. Zająknął się Smirzycki. Chyba... nie wiem. Podejrzewam, ale nie wiem. To możliwe. Czarna magia. Zapewne. W rozmowie z biskupem uczestniczył jeszcze jeden człowiek. Wysoki, szczupły. Czarne włosy do ramion. Ptasia twarz. Biskup i doradca. Pomocnik i poufnik. Nie wierć mnie oczami. Przecież wiesz... albo się domyślasz. To on wykonuje dla biskupa brudną robotę. Nie ulega kwestii, że to on zamordował Piotra z Bielawy i wielu innych. Przypomnij sobie psalm 90. Strzała lecąca za dnia. Timor nocturnus. Demon, co niszczy w południe. Tyś powiedział... skrzywił usta Smirzycki. Tyś wyrzekł to słowo. I chyba utrafiłeś w sedno. Chcesz dobrej rady, chłopcze? Trzymaj się od niego z daleka. Od niego i od... czarnych jeźdźców, wołających Hatsumus. Odurzających się jak asasyni tajemnymi arabskimi substancjami, używających czarnej magii. Tyś powiedział. Nie porywaj się na nich. Uwierz mi i posłuchaj rady. Nie próbuj nawet zbliżać się do nich. A jeśli oni spróbują zbliżać się do ciebie, uciekaj. Byle dalej i byle szybciej. Jego imię. Biskup jego poufnika. Jego, to pewne, boi się sam biskup. Jego imię. On wie o tobie. Jego imię. Birkat von Grelenord. Rejnewan dobył sztyletu. Rycerz odruchowo przymknął oczy, ale zaraz je otworzył. Spojrzał śmiało. To wszystko, panie Janie Smirzycki. Jesteś wolny. Bywaj i nie próbuj już na mnie nastawać. Nie będzie próbował, powiedział nagle Samson Miodek. Oczy Jana ze Smirzyc rozszerzyły się mocno. Tobie! Kontynuował spokojnie Samson, bynajmniej nie delektując się wywartym wrażeniem. Tobie, Janie ze Smirzyc, zdrady i spiski nie wychodzą na dobre. Nie popłacają. W przyszłości też tak będzie. Wystrzegaj się spisków i zdrad. Tyle myśli w tobie, tyle planów, tyle ambicji. Zaprawdę przydałby ci się ktoś, kto stoi za plecami. Ktoś, kto doradza półgłosem, podpowiada, przypomina. Recipiens post te hominem memento te cave negadas. Cave negadas, panie Janie Smirzycki. Słuchaj, jeśli masz uszy. Nessis mi fili diem nec fehoram. Twoje ambicje, panie Smirzycki, sprawią, że upadniesz. Ale nie znasz dnia ani godziny tego upadku. Gdy Rejnewan wyszedł z piwnicy, Samson gdzieś przepadł, ale za moment pojawił się. Poszli obaj zaułkami w stronę ulicy Płatnerskiej. Myślisz, zaczął Rejnewan, że to było mądre, ta twoja końcowa przemowa? Co to właściwie było? Proroctwo? Proroctwo? Samson obrócił ku niemu swą twarz idioty. Nie, tak mi się jakoś powiedziało. A czy to było mądre? Nic nie jest mądre. Przynajmniej tu, w tym twoim świecie. Aha, że też od razu nie zgadłem. Jeśli już przy tym jesteśmy, idziesz na sukiennicką? Oczywiście. A ty nie? Nie. Z pewnością są liczni ranni. Jak znam, Rokicanę kazał poznosić ich do kościołów. Będzie huk roboty. Każdy lekarz się przyda. Nadto Neplach będzie mnie szukał. Nie mogę ryzykować, że trafi za mną pod Archanioła. Rozumiem. Wyszli na rynek. Na pręgierzu nie wisiał już nagi, bestialsko okaleczony trup. Chynka z Kolsztejna, pana na kamyku, hejtmana litomierzyckiego, rycerza ze szczepanickiej linii Walsztejnów, z rodu wielkich Markwarticów. To z pewnością proboszcz Rokycana kazał go stamtąd zdjąć. Proboszcz Rokycana, choć czynił to z bólem, zabijanie tolerował. I oficjalnie nawet aprobował, do pewnych granic oczywista. Wyłącznie oczywista, w słusznej sprawie. I tylko wówczas, gdy cel uświęcał środki. Ale na profanowanie zwłok nie pozwalał nigdy. No, powiedzmy prawie nigdy. Bywaj, Reinmarze. I daj mi amulet. Gotowyś zgubić, a wtedy telesma głowę mi urwie. Bywaj, Samsonie. Aha, zapomniałem ci podziękować za telepatycznie przekazywane sugestie. To dzięki nim tak gładko poszło nam ze Smirzyckim. Samson spojrzał na niego, a jego kretyńskie oblicze rozjaśnił nagle szeroki, kretyński uśmiech. Poszło gładko, powiedział. Dzięki twemu sprytowi i inteligencji. Ja mało pomogłem. Niczym się nie przysłużyłem, jeśli nie liczyć rzucenia w Smirzyckiego beczką. Co się zaś tyczy sugestii, to żadnych ci nie dawałem. Telepatycznie ponaglałem cię tylko. Prosiłem, byś się śpieszył, bo okropnie Nie, chciało mi się sikać. Roboty było rzeczywiście huk. Potrzebna, jak się okazało, była i przydała się każda para wprawionych w leczeniu rąk. Rannymi wypełniono obie nawy boczne Panny Marii przed tynem, a z tego, co Rejnewan zasłyszał, leżeli liczni pacjenci także u Świętego Mikołaja. Niemal do zapadnięcia zmroku Rejnewan wraz z innymi medykami składał złamania, tamował krwotoki i zszywał, co się dało zszyć. A gdy skończył, gdy wstał, gdy wyprostował obolałe krzyże, gdy po raz kolejny stłumił wywołane smrodem krwi i kadzideł mdłości, gdy zamierzał wreszcie pójść się umyć, jak spod ziemi, jak duch, zjawił się przy nim szary typek w szarych gaciach. Rejnewan westchnął i poszedł za nim, nie dyskutując i o nic nie pytając. Bohuchwal Neplach czekał na niego w mieszczącej się przy ulicy Celetnej gospodzie pod Czeskim Lwem. Gospoda ważyła wyśmienite własne piwo i słynęła kuchnią, ale przekalkulowaną renomę wliczała w ceny dań. To też Rejnewan w lokalu nie bywał. Nie było go na to stać ani za czasów studenckich, ani teraz. Dziś po raz pierwszy miał okazję zapoznać się z wystrojem wnętrza i kuchennymi zapachami. Przyznać trzeba, wielce smakowitymi. Szef taboryckiego wywiadu ucztował samotnie w kącie, dzielnie i pilnie pracując przy pieczonej gęsi, zupełnie lekceważąc fakt, że tłuszcz plami mu mankiety i kapie na gors szamerowanego srebrną nicią wamsu. Zobaczył Rejnewana, gestem dał mu znak, by usiadł, gest wykonując, nawiasem mówiąc, spienionym kuflem piwa, którym gęsinę popijał. I jadł dalej, wzroku nie podnosząc. O tym, by Rejnewanowi zaproponować jadło lub napój, w ogóle nie pomyślał. Zjadł całą gęś, nawet kuper, który zostawił na wety. Gdzie się to w nim podziewa? Pomyślał Rejnewan. Chudzielec przecie, choć apetyt krokodyla. Pewnie to nerwowa praca. Albo pasożyty. Flutek zlustrował spojrzeniem resztki gęsi i uznał, że są już na tyle mało atrakcyjne, by móc poświęcić uwagę czemu innemu. Podniósł wzrok. I co? Starł tłuszcz z brody. A masz mi coś do powiedzenia, do przekazania, do zameldowania? Pozwól, niech zgadnę. Nie masz. Zgadłeś. W czarnych oczach Flutka pojawiły się dwa złote diabełki. Oba podskoczyły i fiknęły koziołka. Zaraz po pojawieniu. Ścigałem. Rejnewan udał, że nie spostrzegł. Jednego typka. Prawie go miałem, ale umknął mi przy Walentym. No pech. Rzekł beznamiętnie Neplach. A rozpoznałeś go chociaż? Byłbyś to ten, który spiskował z wrocławskim biskupem? Ten. Tak myślę. Ale umknął. Umknął. Znowu więc... Flutek pociągnął z kufla. Przypadła ci szansa na zemstę. Iście pechowiec, z ciebie pechowiec. Nic zaiste nie darzy ci się, los nijak nie chce ci sprzyjać. Nie jeden by się załamał, mając wciąż taki niefart. Ale ja patrzę na ciebie i widzę, że znosisz to z godnością. Nic tylko podziwiać i zazdrościć. Ale... Podjął, nie doczekawszy się reakcji. Mam dla ciebie dobrą wiadomość. Co się nie udało tobie, udało się mnie. Dopadłem łobuza. Faktycznie niedaleko kościoła Świętego Walentego, co bardzo ładnie akcentuje twoją prawdomówność. Cieszysz się, Rejnewan? Jesteś wdzięczny? Na tyle może by szczerze porozmawiać o 500 grzywnach podatkowego poborcy? Zlituj się, Neplach. Przepraszam, zapomniałem, ty wszak o aferze z poborcą nie wiesz nic, niewinnyś i nieświadomyś. Wracajmy zatem do łobuza, którego pojmałem. Wystaw sobie, że to ni mniej, ni więcej tylko Jan Smirzycki ze Smirzyc. Hejtman na Mielniku i Rudnicach. Wystawiłeś sobie? Wystawiłem. I co? I nic. Wyglądało, że diabełki fikną kozła, ale nie fiknęły. Twoje doniesienia o udziale Jana ze Smirzyc w śląskim spisku... Podjął po chwili Flutek. To już niestety zeszłoroczny śnieg. Wzięły się i zdezaktualizowały. Czas nastał nam historyczny. Dzieje się wiele. Każdy dzień przynosi zmiany, co wczoraj było ważne, dzisiaj znaczenia nie ma, a jutro warte będzie mniej niż psie łajno. Rozumiesz, co myślę? A jakże? To dobrze. Zresztą w tak zwanym wymiarze ogólnym rzecz jest bez znaczenia. Cóż to w końcu za różnica? Za co się Smirzyckiego osądzi, skaże na śmierć i straci, za spisek, za zdradę, za rewoltę. Jedna cholera. Co ma wisieć, nie utonie. Twój brat będzie pomszczony. Cieszysz się? Jesteś wdzięczny? Błagam, Neplach, nie mów tylko proszę o 500 grzywnach poborcy. Flutek odstawił kufel, spojrzał Rejnewanowi prosto w oczy. Nie będę o nich mówił. Rzecz bowiem przykra, ale Smirzycki zwiał. Co? To co słyszysz? Smirzycki drapnął. Uciekł z więzienia. Szczegółów chwilowo nie znam. Jedno tylko jest wiadomym. W ucieczce dopomogła mu miłośnica, córka praskiego tkacza. Rzecz zaiste bulwersująca, sam oceń. Rycerz wysokiego rodu i jego metresa, plebejuszka panna Tkacikówna. Musiała wiedzieć, że jest dla niego tylko zabawką, że nic z tego związku być nie może, a jednak zaryzykowała dla kochanka życiem. Lubczyku jej zadał, czy jak? A może... Rejnewan wytrzymał spojrzenie. Wystarczyło człowieczeństwo. Głos za plecami przypominający hominem memento te. Ty się dobrze czujesz, Rejnewan? Jestem zmęczony. Napijesz się? Dziękuję, ale na pusty żołądek. Ha, czelnie, doktorku. Hola! Gospodarzu! Sam tu! We czwartek, po narodzeniu Marii, 11 września, 5 dni po próbie puczu, ściągnął pod Pragę Prokop Goły, triumfator spod Tachowa i z Trzybra. Przybyła z nim cała armia, tabor, sierotki, prażanie i ich adherenci, wozy bojowe, artyleria, piechota i jazda. Było tego in toto 12 tysięcy zbrojnego luda. I był z nimi Szarlej. Rozdział 3, w którym Rejnewan dowiaduje się, że musi się strzec baby i panny. Niezła była, ocenił Szarlej. Ta jajecznica. Smak, prawda, nieco psuł selem, zupełnie się z jajkami nie komponujących. To na rany boskiej po co?